Dobry wieczór Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu debaty o książkach organizowanym przez Zespół Badań nad Literaturą Zagłady Instytutu Badań Literackich PAN. No i dzisiaj będziemy rozmawiać o książce pani Jagody Budzik Eretz Szam, Polska w tekstach izraelskiego trzeciego pokolenia po zagładzie. No, książka jest dość nowa, prawda? Ale już chyba zdążyła się jakoś tam pojawić się w takich środowiskowych rozmowach. Także przychodzimy tutaj do tej rozmowy już no, jakby przygotowani, prawda? Powiem jeszcze, bo to jest istotne, że książka pani Jagody ukazała się w wydawnictwach Instytutu Badań Literackich w takiej prestiżowej serii Nowa Humanistyka, więc to już jest, powiedziałbym, no taka umieszczenie tej książki w tej właśnie serii, no to jest już jakąś taką oceną jej, prawda? No to już jest jakaś taka, taki znak wartości. O, tak bym to ujął. Ja myślę, że tu nie będę długo pani przedstawiał, pani Jagodo. Pracuje pani cały czas we Wrocławiu, tak? Na Uniwersytecie Wrocławskim w katedrze judaistyki, ale wiem, że pani jeździ po świecie bardzo intensywnie. Z pani profilu facebookowego widzę, że jest pani w różnych miejscach, ale dłużej chyba pani była w Vermont, tak? Gdzie... Tak, tak. To znaczy teraz latem nauczam w programie języka hebrajskiego w Middlebury College w Vermoncie i tam prowadzę zajęcia z literatury hebrajskiej i z kultury izraelskiej. No i to są takie cykliczne zajęcia, prawda? Pani po prostu tam... Tak, tak. To znaczy pierwszy raz wykładałam tam zeszłego lata i teraz tego lata będę wykładać ponownie. Świetnie. I ma taki swój kurs. To jest taki pani kurs. No, no znakomicie. No bardzo, bardzo gratuluję. Świetnie. Tak, to bardzo jest dla mnie ważne Tak, doświadczenie. Tak, tak. No i na koniec jeszcze powiem, że no, oczywiście ta książka o tym świadczy, ale trzeba to powiedzieć głośno, no, że pani jest wybitną specjalistką, badaczką współczesnej literatury izraelskiej, prawda? Takiej naprawdę współczesnej i o tym będziemy dzisiaj mówić. No, w każdym razie no, chcę powiedzieć, że jest chyba, nie mamy w kraju jakiegoś szczególnego nadmiaru takich właśnie badaczy, prawda? To znaczy, no, faktycznie, jeśli chodzi o polskie badania literackie, to, no, to jest to pewna nisza. No właśnie. Tak, natomiast no, wydaje mi się, że później życie nam raczej prędzej niż później pokazuje, jak to później bywa pomocne, pewne takie rozeznanie w tych wszystkich tendencjach, które tam mają miejsce właśnie w tym obszarze. Tak. I takie pierwsze wrażenie po lekturze tej książki, przynajmniej ja takie wrażenie odniosłem, że no po prostu to się odsłania terytorium, no naprawdę nieznane, no naprawdę nieznane. Jednak ta bariera językowa jest duża bardzo, taka szczelna powiedziałbym i my, no mówiąc tak szeroko, no nie, 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 no nie interes, nie, 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 nie wiemy, co się tam dzieje tak naprawdę. Mamy oczywiście znanych tych pisarzy, którzy przenikają, no ja nie mówię o klasykach, ale no, no ten Keret, ale Keret to jest też klasykiem już, prawda? Jest to już starszy pan, można powiedzieć w pewnym sensie, no. No to znaczy tak, faktycznie ta obecność literatury hebrajskiej w polskim obiegu, ona jest taka, powiedziałabym, punktowa. To znaczy jest Tak. kilku takich, bo to nawet nie jest tak, że wszyscy hebrajscy kanoniczni pisarze byli jakoś tam szeroko tłumaczeni na polski, więc to faktycznie jest kilka takich punkcików na tej hebrajskiej
mapie świata literackiego, które faktycznie zostały przeniesione do polskiego obiegu pod postacią przykładów. No także tak, faktycznie, no wydaje mi się, że to też jest wielka szkoda, że po prostu więcej tych tekstów nie jest tłumaczonych, no a z drugiej strony też no, środowisko tłumaczy literatury hebrajskiej to znowu nie jest jakieś bardzo wielkie środowisko, także no myślę, że tutaj jest bardzo wiele ograniczeń, ale tak, no zdecydowanie ta bariera językowa jest bardzo odczuwalna. Ja widzę to zresztą na zajęciach, czasami jak uczę studentów, którzy nie są jeszcze w stanie czytać po hebrajsku, to po prostu to spektrum tekstów, które mogę z nimi przerabiać, jest bardzo wąskie. Tak, ja mam pewną taką inicjatywę badawczą, ale to powiem o tym na samym końcu naszego spotkania, w związku właśnie z tym, no, z tym problemem, o którym mówimy, no, tym brakiem w ogóle takiego kontaktu z literaturą hebrajską współczesną, tą najnowszą. Ale teraz już chciałbym oddać głos naszym panelistom i może panią Katarzynę bym poprosił bardzo. Proszę o pierwsze wystąpienie. Tak, przede wszystkim bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogę tutaj być i komentować tę fantastyczną książkę. I zgodzę się z tym wstępem, że no zdecydowanie do sięgnięcia po książkę Jagodę Budzik powinno nas skłonić to, że odsłania ona nowe terytorium, że teksty, które cytuję, to w większości są teksty, które są niedostępne nie tylko poprzez język, ale też poprzez to, że tak naprawdę nie mamy, nawet gdyby one były tłumaczone, nie mielibyśmy pewnie narzędzi, żeby je czytać. I Jagoda też jest znawczynią jakby kontekstu i ten kontekst jest bardzo jakby widoczny, taki kontekst literaturoznawczy, ale też taki kulturoznawczo-społeczno-polityczny. Więc myślę, że to są już dwa powody, dla których warto sięgnąć po tę książkę. W moim wprowadzeniu tak krótko bym chciała opowiedzieć o strukturze tej książki, a potem, jeśli starczy mi czasu, podrzucić taką jakąś myśl, w jaki sposób ja jakoś ta książka mocno ze mną rezonuje i dlaczego dla mnie jest ważna. Więc książka ta jakby w tytule odsyła nas do kraju tam. Eretz Szam, tak? Kraj tam to jest to nasze tu, w tym sensie to jest Polska i to jesteśmy my. Więc to jakby pierwsza rzecz. I ten kraj tam, ta Polska jako taka, jako pewna figura też topograficzna, symbol, ale też realna przestrzeń, jest jakby taką soczewką krytyczną, przez którą autorka zastanawia się, przez którą czyta teksty. I kiedy tą soczewkę jakby przykłada do różnych tekstów, to te teksty zaczynają, mam wrażenie, do niej mówić i snują jakby pozwalają się tym otworzyć, tym kluczem, snując bardzo ważne opowieści. Jakby niekoniecznie o tym, co tu, ale bardzo często o tym, z czym się zmaga kultura, znaczy jednostki i kultura i społeczeństwo izraelskie, z własną tożsamością, z własną teraźniejszością. I o tych odsłonach chciałabym powiedzieć. Jeszcze druga ważna rzecz, o której warto wspomnieć, że w tytule mamy to trzecie pokolenie. I to też jest bardzo interesujące, bo w centrum tej książki są autorzy, których łączy to, że jakby znaleźli się w polu zinstytucjonalizowanej pamięci o zagładzie, więc niekoniecznie tą pamięć mają rodzinną, niekoniecznie to są wnukowie i wnuczki ocalałych, ale to trzecie pokolenie jest tutaj traktowane szerzej jako ci, którzy są w zasięgu tej zinstytucjonalizowanej pamięci o zagładzie i oni w jakiś sposób na tą zinstytucjonalizowaną pamięć odpowiadają różnymi strategiami. I to też jest właśnie niebywale ciekawe, że dostajemy tu tak naprawdę analizę bardzo różnych tekstów, bardzo różnych, że tak powiem, wysokiej literatury, rzeczy, powiedziałabym takiej, no nie wiem jak to powiedzieć, bo ja nie jestem literaturoznawczynią, jak to się ładnie mówi, Jagoda, pomóż, takie... No, troszkę takich, ale dostajemy też to, o czym mówisz, jakby sztuki teatralne, ale też teksty dla teatru, czyli performensy albo, no jakby dostajemy tutaj bardzo dużo różnych rzeczy. To tak skrótowo chciałabym może powiedzieć, jakie figury
Jak te teksty, czyli jak ta soczewka działa? Jak ta Polska się ukazuje w tekstach, które Jagoda jakby daje nam do czytania? Pierwszy, myślę, że taki najbardziej wiążący ten rozdział, to jest ten rozdział Misza Litkuma, tak? Czyli od zagłady do odrodzenia. I to jest taki rozdział, w którym zrekonstruowane zostaje to doświadczenie, takie formatywne jakby podróży, czy też pielgrzymki w takiej jakby według opisu Jackiego Feldmana, pielgrzymki do Polski i tego doświadczenia jakby zagłady takiego też topograficznego. I to doświadczenie jakby w skrócie można powiedzieć tak, jest zbudowane na zasadzie takiej antynomii. Polska jako przestrzeń tego, no powiedzmy, cmentarza, czy tego miejsca, w którym no często zabrakło tak naprawdę gromu i cmentarza, ale jako miejsce masowej śmierci, jako miejsce, gdzie podmioty doświadczają, te osoby, które przyjeżdżają w tych wycieczkach, w pielgrzymkach, doświadczają ogromnej bezsilności, pewnego utożsamienia się właśnie z ofiarą, no jakby z tym cierpieniem, po to, by za chwilę jakby doświadczyć tej siły, czy tak jakby tej narracji o Izraelu takiej zbawczej, niezbawczej i też tego, że przeciwstawiona zostaje właśnie bezradność, ogromna bezradność i cierpienie, jakieś jednak sile, tak? Sile i też dumie, bo to jest taka lekcja zagłady ku dumie. Nie? Idącej ku dumie też narodowej i ten dyskurs taki syjonistyczny i różne jego przekształcenia w tej książce jakby mamy dostęp do takich też narzędzi krytycznych, żeby o tym dyskursie mówić, ale to, co jest najbardziej dla mnie interesujące, to te przykłady z literatury, które jakby potem wokół tego w tej książce są przedstawione, to znaczy jak to doświadczenie, które jest realnym doświadczeniem, setek regularnym doświadczeniem setek licealistów, jakie ono ma oddźwięk w literaturze? To mi się wydaje bardzo ciekawe. O edukacji, o zagładzie czytamy w różnych miejscach, ale jak edukacja o zagładzie jako temat literacki wydaje się bardzo jakby takim no, ważnym spojrzeniem. I w jaki sposób jakie pojawiają się tutaj kolejne, że tak powiem, odsłony, czyli Polska jako co? To, co najpierw sobie powiedzieliśmy, to właśnie ta Polska jako miejsce jakby cmentarza, jako ten ogromny cmentarz, jako miejsce cierpienia, jako miejsce też no właśnie tych pielgrzymek i zinstytucjonalizowanej pamięci o zagładzie. Po drugie, mamy tych autorów, których Jagoda przywołuje właśnie, którzy się już krytycznie ustawiają do tej, jakby powiedziałabym, fabryki pamięci. I na przykład to są autorzy, którzy szukają takiego przekształcenia lub powiedziałabym obejścia. To znaczy zamiast wspólnotowej podróży z klasą szkolną wybierają podróż, która jest indywidualna. Doświadczają tej przestrzeni, szukając na przykład brakującego elementu własnej tożsamości, czyli przez tą historię rodzinną. Jeszcze inną soczewką, którą tutaj otrzymujemy, to jest taka w ogóle, tu Państwa, którzy nie czytaliście jeszcze tej książki, pewnie zdziwię, ale to jest pryzmat powieści nastoletniej. Tak? Czyli gdzie ta Polska, miejsce zagłady, ukazuje się również jako miejsce romansu, palenia, tam nie wiem, jakichś też no nie, narkotyków, nie wiem, haszyszu, chyba też tam było haszyszu, nie? Z tego co pamiętam, był tam hasz, pijaństwo, tak, tak, było w którejś z tych powieści, więc jest romans, słuchajcie, i myślę, że to też są nowe rejony dla polskich badaczy i czytelników. Miejsce zagłady, Polska, jako też to miejsce tego doświadczenia nastoletniego. I to też jest swoją drogą ciekawe, nie? To zderzenie tego patosu z tym doświadczeniem osób, które ile tam mają dokładnie lat, Jagoda, w tych klasach? No najczęściej mają 17, 18. Lat. Ostatnia klasa, tak? Ostatnia klasa liceum, tak. Tak, czyli 17, 18 urywają się trochę spod
kontroli i mają nadzieję, że doświadczą czegoś i ciekawe, jaki to właśnie, i to ma swój wyraz literacki. I to wiecie, że tego nie czytamy w sprawozdaniach, w badań o edukacji, o zagładzie, tylko my to czytamy w powieściach, w pamiętnikach i to jest też dla mnie bardzo ciekawe. Kolejną odsłoną to jest taka odsłona, w której jest mowa, w której Polska staje się taką jakby sceną do takiego satyrycznego opracowania różnych trudnych wątków w społeczeństwie izraelskim. I to będę chciała poprosić Jagodę o dopowiedzenie nam. To jest ten wątek Mizrahim. I to jest bardzo ciekawe, to jest ten bardzo ciekawy wątek, czy właśnie pamięć o zagładzie w Izraelu jest pamięcią egalitarną, jaka jest cena włączenia różnych innych podmiotów, że tak powiem, nie aszkenazyjskich, nie mających rodowodu tutaj wschodnioeuropejskiego. Co to znaczy aspirować do tej pamięci, być jej częścią? I tutaj wylotowałam sobie taki cytat z jednej z tej powieści. Avni Levi pisze w swojej powieści w ten sposób, że ten podmiot tak bardzo by chciał być jednym z nich, tak bardzo by chciał mieć dziadków i babcie, którzy zginęliby w Treblince jak należy. Więc to jakby ja tych cytatów jeszcze tu mam kilka. Ile mi jeszcze zostało z minut? Tak z 5-6 może? Spokojnie, Na moją spokojnie, Pani prezentację? Katarzyno, proszę mówić Spokojnie, więc. spokojnie i jak Pani po prostu, proszę mówić tak, to co Pani chce powiedzieć. To znaczy jeszcze tylko, jeszcze może trochę, bo ten numer, właśnie ta kwestia też podjęcia tego tematu humoru zagładowego w Izraelu też jest bardzo interesująca i taka myślę, że z naszego punktu widzenia dosyć taka niespotykana. Ja pamiętam, jak byłam na konferencji Izraelu, to właśnie miałam przyjemność być na wykładzie, jak się nazywa autorka tego, Is it okay to love, ta, którą cytujesz. Liat Shteyr-Livni. Tak, byłam na jej wykładzie i ona puszczała te fragmenty satyryczne. Z całej siły próbowałam się nie roześmiać. Z całej siły po prostu, bo to, to na, i ona właściwie się do tego odniosła, mówi, zobaczcie, cała sala milczy. A przecież to jest śmieszne. I wiecie, a sketch był o randce i ktoś tam się napił cappuccino, wrócił z toalety i miał tutaj hitlerowski wąsik i to się już potem ta randka dalej nie udała. Więc to też jest bardzo ciekawe, wrócimy do tego mam nadzieję w dyskusji, jak ten, po co jest ten humor, jak on działa i Jagoda będzie mogła też o tym opowiedzieć. Kolejna odsłona, Polska jako miejsce takiego przepisania historii, czyli jako miejsce tej historii potencjalnej. Tutaj różne dzieła też analizujesz. I gdzieś tam majaczy na horyzoncie ten taki, ja bym powiedziała, taka idea Polska jako miejsce zdrobienia, nie? Czyli takiej konfrontacji między mitem a rzeczywistością i jako miejsce, która mogłaby być miejscem, nie wiem, zdrobienia z traumy i tam za Jael Bartaną naszej i waszej, tak? Można by było też jeszcze w naszej dyskusji do tego wrócić. I tak z mojej perspektywy, no, nawet w tym krótkim jakby wymienieniu tych różnych rzeczy, no to wydaje mi się, że mamy tutaj tak dużo materiału, tak dużo też ciekawych, nieznanych nam tekstów. Ja może przeczytam jeszcze, że też dla mnie jest dużym atutem to, że Jagoda tłumaczy. Tłumaczy po prostu sama te fragmenty i je cytuje, bo mamy wtedy wgląd w literalny tutaj obraz tych różnych dzieł. Więc może przytoczę takie kilka fragmentów, które mają dla mnie znaczenie. Mianowicie, gdzieś wydaje mi się, że istotne jest to doświadczenie Polski, które jest opisywane w takim modusie teraz jak wtedy. Czyli Polacy są wtedy, wiecie, jako właśnie ci odczuwający, nie wiem, powiedzmy, przyjemność skrzywdzenia, ci bierni gapowie, ci uwikłani, więc wrogo jakoś nastawieni. Więc jest ten wątek w tej literaturze izraelskiej zdecydowanie obecny teraz jak i wtedy.
I na przykład jest to w poezji zupełnie nieznanej, jak piszesz, tak? Ejala Levina, czy tak szerzej nieznanej. I tam się pojawia, wiesz, to był jeden z pierwszych uczestników pierwszych wypraw w 1984 tutaj do Polski. I po tych wyprawach on publikuje swoje wiersze, więc mamy taki na przykład. I Polacy też jak wtedy patrzą na pochód w milczeniu i wiedzą. Więc jakby mnie to po prostu jako pewien taki motyw, jakby jest, to jest dla mnie interesujące, z tego powodu, że no to jest zagłada jako tak traumatyczne wydarzenie, zawsze mi się wydaje, będzie powodowała to wiecie, to przesunięcie, to zlanie się tej czasoprzestrzeni, te takie momentalne doświadczenia, że coś jest tak jak wtedy, nie? Więc z drugiej strony mamy naukę, i teraz nie wiem, czy ja to dobrze wymówię, tej kurycy z Auschwitza. Czy kurizy powinno? Kurizy z Auschwitza, nauka. Wydaje mi się, że to ma być dokładny rym i tam jest faktycznie kurica z Kurica Auschwitza, z Auschwitza, komiksu Engelmajera. I tam jest inna nauka, z kolei odwrotna. Trawa w Polsce jest bardziej zielona i to nie ze względu na czerwoną historię. Jesienne liście w Polsce nie są pomarszczonymi wspomnieniami, po prostu jesiennymi liściami. Deszcze w Polsce to nie łzy uciśnionych, to po prostu H2O. A gazy, które puszczam, to nie echo innych gazów, tylko zwykłe pierdnięcie. Więc jest też dosłowna nauka tej kurycy z Auschwitza, że tak powiem, na rzecz doświadczenia Polski jakby nie tylko przez pryzmat taki zagładowy, więc to są bardzo różne teksty, bardzo różne nauki, ja bym powiedziała, tych postaci. Jest też wypowiedź jednej z bohaterki powieści, umknęło mi teraz nazwa, tytuł tej powieści, to było, a nie, to chyba było ze sztuki teatralnej, może jak to zaraz powiesz. Mówienie o Polsce, przepraszam, to nie tutaj, że ta bohaterka sobie uświadamia, że w zasadzie wszystko w Izraelu jakby łączy się z zagładą. Nie pamiętam, o. Zrozumiałam, jak łatwo w Izraelu posługujemy się zagładą jako oczywistością, jak bardzo opierają się na niej nasze odruchy. I to też wydaje mi się taką jakby cenną. Cennym wyimkiem. I może tutaj zatrzymam się, jeśli chodzi o takie rekonstruowanie, i mam dwie myśli na koniec, którymi się chciałam podzielić. To znaczy, książka jest o Eretz Szam, czyli o ziemi tam, czyli generalnie o tu, a my ją czytamy tu, więc my ją czytamy przez pryzmat naszych zmagań z pamięcią. Z pamięcią o zagładzie, z pamięcią o kohabitacji polsko-żydowskiej, jakby z niepamięcią, z naszymi motywami, znaczy takiego zamieszkiwania ziemi po ludobójstwie, zamieszkiwania tuż obok albo wręcz w obrębie takiej przestrzeni realnie naznaczonej ludobójstwem, zagładą Żydów. I więc myślę, że dla mnie jest niebywale ważne, jak te teksty będą rezonować z tym tu. To znaczy, jak te teksty, które Jagoda czyta, i jak ta książka, jak ona będzie rezonować z naszym myśleniem, z naszymi badaniami, nie wiem, wysiłkami, czy też pracą pamięci. To jest jedna rzecz, a druga myśl jest taka, że dla nas teraz tam, nie, bo my czytamy tą książkę, a myśląc o tam, czyli o Izraelu, w którym dzieją się zupełnie wyjątkowe w skali całego tego jednak konfliktu rzeczy, nie, jakby mamy do czynienia, więc jakby czytając tą książkę myślimy, ja myślę sobie, myślę też o dwóch rzeczach, to znaczy, że ta książka na pewno pozwala rozumieć, czy wprowadza do takiego rozumienia kultury Izraela i być może pozwala zadać kolejne pytania, co się będzie działo pamięciowo w Izraelu jakby teraz wobec tych wydarzeń. Z jednej strony ataku na Izraele, z drugiej strony ataku na Gazę. Także myślę sobie, że to są też takie rzeczy, o których na pewno też, do których warto wrócić. No i też jest to kolejny kontekst dla czytania książki Jagody. To znaczy to, co teraz się dzieje w Izraelu, sprawia, że tą książkę też jakoś czytamy. Więc dobra, to są trzy myśli na koniec.
to ja tutaj się zatrzymam. Tak, dziękuję bardzo. To mi się wydaje niezwykle ważne, to co pani powiedziała na końcu, że mamy, rzeczywistość nam wrzuciła bardzo istotny kontekst dla tej książki. No i teraz. I teraz to też już poprosiłbym panią, pani Jagodo, o jakąś taką refleksję na ten temat, prawda? Tak, to Znaczy, znaczy. no może nie teraz, tylko w tym naszym. Tak, bo ale zbieramy sobie, ja tutaj to sobie też zapisałem, bo to jest niezwykle ważne, prawda? Takie, no dla mnie też to było dojmujące przy lekturze, to no, nie mogłem się uwolnić od tego, od myśli. Tego, co się dzieje na bieżąco. No, dzień po dniu informacje do nas napływają. Piotrze, to bardzo cię proszę, teraz twoja kolej. Ojej. Muszę powiedzieć, że się bardzo boję, to znaczy, no bo w ogóle temat, mam wrażenie, temat izraelski stał się w ostatnim półroczu tematem tak strasznie newralgicznym i tak już nacechowanym emocjonalnie, że bardziej nie można. Pewnie bardziej niż dotąd. I czytając każdą książkę, a się człowiek boi, jak ma do niej podejść. Muszę powiedzieć, że czytała mi się to jakoś no, z strasznym kłębowiskiem różnych myśli, także tych, o których mówiliście, ale no, skoro już o nich mówiliście, to nie będę tego powtarzał. Może tylko dodam, że jednym z tych wątków przewodnich w książce, o których jeszcze Kasia nie wspomniała, to jest próba rekonstrukcji, być może też dekonstrukcji i krytyki wewnątrz izraelskiego dyskursu zinstytucjonalizowanej pamięci, tak, o zagładzie, jak on wyglądał przez lata, jakie grupy społeczne on obejmował i jakie jest w tym miejsce Polski, co wydaje mi się tutaj bardzo interesujące. Pomyślałem sobie, że o ile rzeczywiście ten Eretz Szam, czyli jako kraj tam gdzieś, out there, prawda, który służy jest poniekąd tak jak Jagoda pokazuje w książce, że jest rodzajem takiego zwierciadła, jest nie tylko pustym miejscem, cmentarzem i tak dalej, czy antytezą współczesnego Izraela, ale jest przede wszystkim zwierciadłem i pretekstem do rozmów o współczesnych izraelskich tożsamościach i tych pamięciowych, i tych dotyczących przeszłości i naszego stosunku do historii wschodnioeuropejskiej, do diaspory w ogóle, no i oczywiście teraźniejszości na czele z kolejnymi wojnami i konfliktami. Patrzyłem na to w ten sposób, cały czas odwracając ten pryzmat, bo sobie myślałem, że jak ja to mam czytać, tak, osobiście, na ile Izrael jest właśnie miejscem, pretekstem do jakichś moich rozmów czy rozmyślań, nie wiem, polsko-diasporycznych tożsamości, tak? Co to w ogóle znaczy? Myślałem o tym i w kontekście właśnie tego odwrócenia, i w kontekście tej żywej kultury. Muszę powiedzieć, że bardzo Jagodzie zazdroszczę, że ona tak na co dzień jakby obcuje z żywą kulturą, bo ja mam poczucie, że zajmując się no, trochę kulturą Żydów polskich starą i coś próbując w tej mierze własnego robić i pisać, raczej zajmuję się kulturą martwą. Tak? To znaczy, że ja muszę powiedzieć, że jak gdzieś tam jednak głęboko, no, to może być autokrytyka, ale mam wdrukowaną tę kliszę Michała Litkuma, tak? To znaczy, że mi się wydaje, że rzeczywiście to jest jakoś sobie przeciwstawione przy wszystkich ambiwalencjach. I jak się jest w Polsce i się jest taką resztówką po resztówce diaspory i się pisze po polsku jakieś żydowskie teksty i właściwie człowiek nie wie, po co ma to robić i dlaczego i czy to ma jeszcze jakikolwiek sens i wartość, to zetknięcie się z tą żywą kulturą hebrajską, która z kolei ma swoje kłopoty i też się zastanawia nad swoją wartością, swoją sensownością i tak dalej. Jest jakoś intelektualnie bardzo płodne, chociaż z drugiej strony gdzieś jakoś przygnębiające, bo jeśli oni mówią o pewnej potencjalności na przykład innym biegu historii, który mógłby sprawić, że nie wiem,
państwo nie powstaje, a tutaj trwa diaspora i tak dalej, i to się zupełnie inaczej rozwija, to ja zawsze sobie myślę, siebie gdzieś tam sytuując, jak to by było, na przykład, gdybym był pisarzem hebrajskim i co by z tego dla mnie wynikało, i jak to by było, gdybym był podłączony nie pod, znaczy pod dużą, żywą, rezonującą kulturę, a nie pod coś, no, właściwie umierającego. Tak, więc muszę powiedzieć, że miałem takie poczucie, że piszę to z perspektywy, no może cmentarza, ale też no, takiego dogasania. Tak? Znaczy, że ja jestem reprezentantem kultury właściwie dogasającej, ledwo żywej, a oni jednak są reprezentantami kultury no, witalnej, żywej, rozwijającej się. Tak? Ze wszystkimi oczywiście problemami, z całą ambiwalencją. Tak. I nie trudno mi było uciec od tych myśli, czytając te teksty, z których część znałem, część nie znałem, część znałem z jakichś wcześniejszych prac Jagody, część sobie sam czytałem. I próbowałem się jakoś tutaj spozycjonować, tak? Myśląc, na ile mnie te klisze nie są obojętne, a na ile te matryce myślenia tamtego czy izraelskiego mi się udzieliły. No choćby właśnie to przeciwstawienie kraju życia. Pamiętam, żeśmy parę lat temu z Jagodą i Bartkiem nagrywali taką rozmowę, której ja jednak powiedziałem, i to będę się pewnie tego trzymał, mimo tej strasznej wojennej katastrofy teraz, że mi się tak zawsze wydawało, że tam jest tak dużo intensywnego życia, a tutaj raczej, no właśnie, no wszystko idzie ku wygaszeniu, tak? I muszę powiedzieć, że ostatnie kilka lat i rządów w Polsce, narodowej prawicy i w ogóle tak tego coraz bardziej podcinało moje poczucie sensowności robienia czegokolwiek w tej dziedzinie w Polsce. Być może, i tutaj sobie myślę, że być może gdybym z kolei mieszkał w Izraelu, to bym na przykład miał jakieś tam ambiwalencje czy problemy, na przykład własnym pisaniem po hebrajsku, tak? Czy z własnym byciem tam i myśleniem, co by było, gdybym był tu. Więc to wydaje mi się bardzo obrotowe i bardzo interesujące, to znaczy mnie ciekawiące. Drugi to jest ten biegun, który się pojawia, no nie pierwszy raz w książce, ale to, co mi się wydaje, też znowuż płodne intelektualnie, bo jest wątkiem przewijającym się przez masę książek, w ogóle historycznych, to jest wątek no, konstrukcji i dekonstrukcji, tak? Wątek utrwalania pewnej tożsamości, umacniania, często wiążącego się z patosem. Ty pokazujesz ten patos upamiętnienia zagłady, który przychodzi rzeczywiście w coś nieznośnego często, co staje się już później przedmiotem dla satyry. Tu mi się cały czas przypominał przy tych różnych obśmiewaniu tych i Micat HaChaim, czyli Marszu Żywych i innych i właśnie wyjazdów do Polski. Przypominał mi się, był taki, nie wiem, ze 20 lat temu chyba film, to się chyba nazywało Hanacich HaAharon, tak? Czyli ostatni nazista. Działo się to na wzgórzach Golan. Dzieje się to tam 100 lat po zakończeniu wojny światowej, kiedy agenci Mossadu tropią ostatniego żywego hitlerowca, a zarazem jeden z bohaterów codziennie bierze udział w jakiejś uroczystości upamiętniającej jakąś bitwę czy jakieś ważne wydarzenie. I to jest taki Izrael, w którym codziennie coś się upamiętnia z tragicznej historii. Troszkę to przypomina Polskę ostatnich 8 lat, tak? Których te narodowe klęski czy bitwy są zawsze waloryzowane pozytywnie i właściwie żyjemy wyłącznie w takiej apoteozie śmierci. I sobie też o tym myślałem. No a z drugiej strony mamy dekonstrukcję, czyli satyrę, czyli to, co pokazuje w ostatnich rozdziałach, rozmyślanie nad jakimiś formami czy rediasporyzacji myślenia izraelskiego. Nie chodzi o przesiedlenie ludzi, tylko o tym, żeby na przykład zacząć myśleć o Izraelu jako części diaspory czy różnych wariantach myśli postsyjonistycznej. To mi się wydaje bardzo interesujące i ten dyskurs zagłady, czy namysłu nad zagładą, na pewno jest bardzo ważnym elementem tego myślenia. Co ja tu sobie jeszcze wypisałem? Historia alternatywna. No tak, już trochę o tym powiedziałem. Pokazuję już dwa przykłady, to znaczy religijnego Żyda, któremu się wydaje, że w Polsce to by się wszystko odrodziło,
a właściwie w Tel Awiwie żydowskość jako żydowskość się wypłukała. No i te różne projekty Yael Bartany i jej zwolenników, czyli symbolicznego choćby powrotu czy przesiedlenia z powrotem do diaspory. Tak, sensowniejsze intelektualnie, mniej sensowne, ale jakoś interesujące. Myślę sobie o skażonych krajobrazach, bo lubimy oczywiście myśleć o Europie. I ja nie, szczerze mówiąc, nie byłbym nieuczciwy, gdybym powiedział, że nie myślę w ten sposób. To znaczy, zdarza mi się bardzo często myśleć o skażonych krajobrazach i patrzeć choćby też na współczesną Polskę właśnie przez pryzmat skażonych krajobrazów. Często się zastanawiam na przykład, dlaczego ja się lepiej czuję na ziemiach odzyskanych, tak, niż w Galicji albo w Kongresówce. I to jest głupie, ale to się bierze stąd, że oczywiście jak się pojedzie do jakiegoś galicyjskiego miasteczka czy do Kongresówki, człowiekowi od razu właściwie przychodzą obrazy getta akcji wywózkowej, likwidacji ruiny i tak dalej, od czego jest na przykład powiedzmy wolny czy bardziej wolny w zachodniopomorskim. I to jest taka myśl, od której rzeczywiście trudno uciec, nawet będąc stąd. No. Więc rozumiem, że trudno też uciec przyjeżdżając tutaj. Chociaż to fajnie kontrapunktujesz oczywiście tymi przykładami tej młodzieży, dla której te nieznośnie patetyczne, zinstytucjonalizowane wyjazdy, podlane już taką bardzo mocno izolacjonistyczno-nacjonalistyczną retoryką są okazją no, po prostu do wielkiej imprezy. Tak, to mi się wydaje oczywiście bardzo zdrowe, że oni imprezują zamiast się tak nadymać w kolejnych miejscach zagłady. To mi się wydaje bardzo zdrowym odruchem. Nie wiem, co z tego odruchu dalej wyjdzie, ale to mi się wydaje sensowne. Ja zresztą jestem i zawsze byłem dość dużym krytykiem Marszu Żywych i całego tego zjawiska wyjazdu. Wydaje mi się to w pewnym sensie równie szkodliwe, czy równie niedobre, jak polskie wyjazdy do Ziemi Świętej, tak? Które udają, że nie istnieje współczesny kraj, ksiądz wiezie grupę. Zdarzało mi się lecieć samolotem do Izraela z grupą, która w zasadzie jedzie do kraju sprzed 2000 lat, w którym przypadkowo ktoś tam nie mieszka, tak? I podąża śladami wydarzeń opisanych w Nowym Testamencie. Więc to znowuż tak sobie myślałem obrotowo w obie strony o tym. Czy mam jeszcze jakieś pytania, dezyderaty i tak dalej? Wypisałem sobie na przykład tutaj, czy tylko Polska. Mianowicie pamiętam 30 parę lat temu pewnie właśnie w Izraelu rozmowę z moją bardzo religijną, mocno nastawioną, trzeba powiedzieć, prawicowo ciotką, jedną z licznych moich ciotek. Ta akurat ma takie poglądy dość wyraźnie na prawo, ale to nawet nie o to chodzi, bo mogłaby być na lewo. W każdym razie powiedział, że oczywiście do Polski nigdy nie przyjedzie, nie przyjdzie do Niemiec. I wtedy ja zacząłem tak prowokować, mówię, no tak, no dobrze, ale przed chwilą twoja córka była na przykład w Kiszyniowie, a się wybieracie na wycieczkę do Pragi i do Budapesztu. Czemu Polska? I nie chcę tutaj zabrzmieć, prawda, jak poprzednia nasza władza, czy jak premier Morawiecki, czemu się wszyscy uwzięli na Polskę, ale rzeczywiście pewien problem ze wschodnią Europą jest. Czemu jedziesz do Kijowa? Tak ostatecznie, czemu Babi Jar gorszy czy lepszy od getta warszawskiego? Czemu Ponary miałyby być waloryzowane lepiej, gorzej niż Majdanek? Tak, pytam o to dlatego, czy rzeczywiście w którym momencie, tego mi może troszkę w swojej książce zabrakło, ale też sam o tym za mało wiem, znaczy w którym momencie Polska jako Polska stała się miejscem, właśnie pytanie w jakich granicach, PRL-owskich czy przedwojennych, tym obszarem szczególnego skażenia. To mnie od lat jakoś wyjątkowo interesuje, bo zastanawiam się, czemu na przykład, no nie wiem, czemu pojedziesz do Chorwacji, tak, to w końcu obóz w Jasenowacu pod pewnymi względami był gorszy od Auschwitz, tak? Czemu pojedziesz na wschód? Czemu do Kiszyniowa? Czemu do Rumunii? Co w Rumunii było super? Nie. Tak więc czemu, w jakich granicach i w którym momencie rzeczywiście Polska jako Polska, czy Polska jest tutaj synonimem cywilizacji wschodnioeuropejskich Żydów, która została unicestwiona? Czy jest jednak szczególnym przypadkiem tej cywilizacji? Czy jest to pewien, no,
nie powiedziałbym, chichot historii, tak? Że powiedzmy sześć najważniejszych ośrodków zagłady przemysłowej znajduje się na terenie Polski, ale co gdyby Stalin to wyrysował wschodnią granicę inaczej, przynajmniej dwa z nich, czyli Bełżec i Sobibór, znalazłyby się po stronie sowieckiej, tak? Czy my tam jeździmy, czy nie jeździmy, z jakiego powodu? Co tutaj bardziej waży? To jest pytanie ważne. Wydaje mi się, że te teksty, to nie jest zarzut do Jagody, tylko tak może bardziej o tych tekstów, że te teksty na to, przynajmniej te tutaj cytowane, nie odpowiadają, tak? Dlaczego to jest jakby, dlaczego tu jest większa katastrofa się wydarzyła niż, no niż w Grecji, z której jednak z jednego miasta wywieziono kilkadziesiąt tysięcy ludzi wagonami na śmierć, prawda? No właściwie niby dlaczego jeździć do Salonik? To jest równie paskudne miejsce, co powiedzmy Łódź, tak? I zrobiono to samo. Więc to. I dlaczego Polska w związku z tym miałaby być tym lustrem, tak? Z powodu utraty największej diaspory? Czemu nie Francja na przykład? Czemu nie przeciwstawienie diaspory i Izraela? Jeśli ten dyskurs Michel Kuma, prawda, miałby być też, to jest wpisany dyskurs, no. To pojęcie, które kilkakrotnie wspominasz, czyli Szlachta Galut, tak? Czyli odrzucenie diaspory. Czemu w takim razie odrzucamy diasporę polską, bo zagłada, a nie, na przykład, nie diasporę francuską, bo albo na diasporę nadreńską. Ostatecznie tamtejsze jesiwy były w pewnym momencie cywilizacji ważniejsze niż polskie, albo czemu nie Hiszpania, tak? To znaczy, to są takie pytania robocze, które ja wrzucam do młynka, zastanawiając się, czy może po prostu zagłada się wydarzyła stosunkowo niedawno, więc ona najbardziej waży, tak? A czemu nie pogrom w Damaszku, tak? To są takie rzeczy robocze, chyba więcej już nie będę zabierał, znaczy nie będę zabierał czasu. Najwyżej może coś jeszcze potem wyjdzie. A, Tak. jeszcze jest ostatnia kwestia, przepraszam, skoro już jestem przy głosie, to znaczy, no tak zwani z przeproszeniem polscy Żydzi. Wszystkie te właściwie co do jednego te teksty operują albo binarnie Izrael-Polska, ewentualnie w triadzie Izrael-Niemcy-Polska, jeden chyba, który cytujesz, w takim czworokącie Izrael-Polska-Niemcy-Arabowie, tak? No, a właściwie tak, znaczy, czy w tych tekstach się przyjmuje, że rzeczywiście tak już do zera wszystko przepadło i w związku z tym nie ma sensu, żeby współczesny Izraelczyk jakkolwiek się orientował wobec, nie wiem, przysłowiowej synagogi nożyków, tak? Czy to jest wątek, który tutaj się nie zmieścił, a on jest jednak gdzieś obecny, i w związku z tym, kim my jesteśmy, czy jesteśmy resztówką, ciamajdami, renegatami, no, czy potencjalną grupką do odzysku, którą należy wziąć i wsadzić do samolotu i przewieźć i w ten sposób uratować nasze dusze. O, tak bym na tym zakończył. Dzięki. Dziękuję bardzo. No, panie Jagodo, bardzo, bardzo proszę teraz o repliki, komentarze, dopowiedzenia, odpowiedzenia. Tak, dziękuję. Przede wszystkim dziękuję bardzo Wam obojgu. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem Waszej lektury i strasznie się cieszę. Nie sądziłam też, że w ogóle to, co napisałam, może zaprowadzić w tak ciekawe rejony. I też część z tych pytań, które zadaliście, to są pytania, których nawet sama sobie ani przed wydaniem książki, ani po wydaniu książki jeszcze nie zdążyłam zadać. Także strasznie się cieszę, że mogłam sobie teraz posłuchać tego, co wyczytaliście z mojej książki. I może, jeśli to jest w porządku, to będę tak nie po kolei odpowiadać, bo prawdę mówiąc, najbardziej mnie teraz kusi, żeby odpowiedzieć od końca, to znaczy, dlaczego Polska? I dlaczego nie Węgry, dlaczego nie Grecja, dlaczego nie Rumunia i tak dalej, i tak dalej. No, wydaje mi się, że tutaj różni autorzy by ci różnych odpowiedzi udzielili, natomiast wydaje mi się, że najprostsza jest, odpowiedź składa się z kilku części. To znaczy pierwsza kwestia jest taka, że pierwsza kwestia jest taka, że kiedy mówimy o doświadczeniu zagłady,
to zwykle mówimy używając obrazów, używając symboli i używając jakichś takich metonimii, które są w stanie uchwycić jak najwięcej z tego doświadczenia. No i w tym kontekście jednym z takich najbardziej nośnych symboli zagłady jest Auschwitz. Tak, to znaczy, to znaczy mówimy na przykład o poezji po Auschwitz, mając na myśli poezję po zagładzie i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest jedna część. To znaczy, tak jak mówisz, że ośrodki masowej zagłady były w większości zlokalizowane w dzisiejszych granicach Polski. No więc to niejako, tak, to znaczy nawet jeśli Żydzi z Salonik zostali wywiezieni, no to zostali wywiezieni właśnie do Polski. I to tutaj ta ziemia tak naprawdę, zresztą są na ten temat świetne badania Jacka Małczyńskiego czy Mikołaja Smykowskiego, to tutaj ta ziemia została fizycznie, no nie chcę powiedzieć skażona, ale to tutaj tak naprawdę te fizyczne ślady zagłady jak gdyby stały się integralną częścią tej ziemi. No więc w tym kontekście jest to jakoś uzasadnione mówienie o tym, że powiedzmy status Polski, jeśli już sobie zrobimy taką polityczną mapę zagłady, że ten status Polski jest jednak inny niż status pozostałych krajów. Natomiast oczywiście można zapytać, dlaczego nie Niemcy? Prawda? To znaczy, dlaczego na przykład młodzi Izraelczycy przeprowadzają się masowo do Berlina, a nie do Warszawy, Pragi czy nie wiem, Budapesztu. No i oczywiście tutaj wydaje mi się, że kolejna część odpowiedzi to jest to, że Polska po prostu stała się figurą retoryczną. Polska stała się figurą retoryczną, która właściwie służy tak naprawdę różnym celom w izraelskim dyskursie publicznym. Tak? I teraz dlaczego w ogóle to trzeba, dlaczego w ogóle te pamięć zagłady należy na takiej mapie politycznej lokować? No i tutaj wydaje mi się, że to nas odsyła do innej kwestii. Tak? To znaczy, jeśli chcemy, to znaczy do szczególnego statusu, który ma idea państwa w izraelskim społeczeństwie, tak? Bo jeśli chcemy mówić o swoim państwie Izraelu, a przecież wiemy, że ten fakt istnienia żydowskiego państwa jest jak gdyby, no jest właściwie takim fundamentem budowania izraelskiej tożsamości, no to właściwie poprzez analogię należy mu znaleźć antynomię w postaci innego państwa. No i właśnie w ten sposób, wydaje mi się, że do tej narracji wkracza Polska. No a to, jak bardzo tak naprawdę Polska właściwie ma monopol na ewokowanie wszystkich zagładowych kontekstów, to może opowiem wam taką anegdotę, która się zdarzyła, to znaczy sytuacja się zdarzyła w maju zeszłego roku, kiedy to zwykle ma miejsce konkurs Eurowizji, w którym Izrael uczestniczy. No i akurat podczas tej ostatniej edycji, tam nie wiem, czy się orientujecie, jak to działa, ale generalnie jest tak, że różne państwa przyznają punkty innym państwom za ich występy w trakcie tego konkursu. No i tak się zdarzyło, że Polska przyznała Izraelowi maksymalną liczbę punktów, maksymalną notę. I ta izraelska reprezentantka Noa Kirel, która jest w ogóle taką izraelską, powiedziałabym, najsłynniejszą piosenkarką pop, kiedy się dowiedziała, że właśnie dostała maksymalną notę od Polski, powiedziała, że bardzo wielu członków jej rodziny zginęło w Auschwitz i że te 12 punktów od Polski to jest prawdziwe zwycięstwo. I to pokazuje, bo przecież pozornie, tak, Eurowizja nie ma żadnego związku z pamięcią zagłady, co zresztą nie jest prawdą, bo te wątki zagładowe były przez Izrael nawet na Eurowizji poruszane już w latach 80.
jak coś takiego, no właśnie z zupełnie innego rejestru, może nagle tak zupełnie wprost zostać wprzężone w tę narrację o zagładzie. No inna sprawa jest taka, i to znowu wskazuje na dosyć ciekawą prawidłowość, że Niemcy nie przyznały no i Kirel żadnych punktów. Znaczy on dostał 0 punktów od Niemiec. Natomiast jakby to nie było to, co zostało skomentowane. No i to pokazuje, że po prostu że po prostu można powiedzieć, że Polska jest takim hiperłączem, które natychmiast odsyła do zagładowego kontekstu. No i też w tym kontekście, jeśli Piotrze pytałeś, tak, dlaczego Babi Jar jest gorszy albo lepszy od Auschwitz i tak dalej, no to wydaje mi się, że generalnie, jeśli myślimy o tych miejscach, symbolach, które stały się narzędziami retorycznymi, no to generalnie narzędzia najczęściej podlegają hierarchizacji na bardziej i mniej użyteczne. I w tym kontekście wydaje mi się, że Polska jest po prostu tym najbardziej funkcjonalnym narzędziem retorycznym, jeśli chcesz właśnie budować jakąś opowieść, wplatając w nią te zagładowe konteksty. Także tak, no myślę, że to jest bardzo w ogóle istotna kwestia, no i ona tak naprawdę nas prowadzi dalej, bo ona też wskazuje na to, że właściwie w momencie, kiedy zagłada staje się narzędziem retorycznym, no to ona też podlega no, wielopoziomowej desemantyzacji, tak? To znaczy ona, znaczy jakby nawet mówisz Polska, mówisz Auschwitz, ale tak naprawdę wcale nie przenosi cię to bliżej tego doświadczenia, tak? No bo już jak gdyby wyniosłeś to na jakiś zupełnie abstrakcyjny poziom. No i w tym kontekście faktycznie wydaje mi się, że bardziej zniuansowane podejście do kwestii Polski i pamięci o zagładzie, którą polskie przestrzenie faktycznie przechowują, no wydaje się, że nie jest w żaden sposób użyteczne do tych celów, do których ta Polska zwykle jest stosowana jako narzędzie. No i to trochę odpowiada na pytanie o polskich Żydów, to znaczy jak dokładnie proponuje izraelski dyskurs się z nimi, się do nich odwoływać. To znaczy faktycznie znowu wspominanie o tym, że w Polsce nadal mieszkają Żydzi i co więcej, niektórzy być może nawet są z tego zadowoleni i jakby nie planują wyjeżdżać do Izraela, no nie mieści się w tej narracji, nie mieści się w tej narracji Mishoali Tkuma, tak? To znaczy i w tym kontekście właściwie jedyne takie momenty, w których ktoś wspomina o polskich Żydach, które w tej chwili mam w głowie, jeśli chodzi o te najnowsze teksty, no to są takie momenty, to znaczy takie powiedziałabym jakieś takie ubaśniowienie tych postaci, tak? To znaczy to są postaci tak dziwne, że jak gdyby nie masz wątpliwości, że są to postaci fikcyjne. Na przykład w powieści, którą przywołała Kasia Josiego Avni Lewiego, główny bohater wyjeżdża na stypendium do Polski odnaleźć pamiętnik Chaima Rumkowskiego i spotyka tam dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego. Tak, oczywiście postać fikcyjną i ta postać w ogóle, ten człowiek ma na nazwisko Kapelusznik, co w ogóle też nam tutaj wprowadza jakieś skojarzenia z Alicją w Krainie Czarów. No i ten dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego no jest takim człowiekiem zupełnie nie odnajdującym się w kontekście współczesnej Polski, który w ogóle tworzy taki wielki plan utworzenia żydowskiego państwa na terenach byłej Galicji. I to jest właściwie jego życiowe dzieło. Tak, no więc generalnie, jeśli chodzi o taką refleksję nad żydowskim życiem
w Polsce, to nie to. Ona jest pomijana, ponieważ ona znowu nie jest elementem tego, nie jest elementem tego układu. Tak? Znaczy, wydaje mi się, że raz gdzieniegdzie ktoś być może jest zdziwiony, że w Polsce są Żydzi, i czasami to zdziwienie artykułuje. Natomiast no, obawiam się, że niewiele ponad to, ale znów, jeśli myślimy o tym, że jeśli znowu myślimy o tym, z jakich powodów i w jakiej formie Polska jest obecna w tych narracjach, no to oczywiście tutaj zwrócenie uwagi na polskich Żydów by komplikowało te narracje, a to jest dość niepożądane, biorąc pod uwagę cały ten kontekst. No tak. Z drugiej strony, tak, bo też dosyć ciekawy jest ten przykład, o którym mówiłaś, to znaczy ten przykład historii alternatywnych i tej historii o tym, że zagłada się nie wydarzyła, państwo Izrael nie powstało, a największe centrum żydowskie w 2011 roku wciąż jest w Polsce. Największe centrum żydowskie na świecie. Tylko w dosyć przewrotny sposób, akurat w tej powieści, to nie jest ta docelowa sytuacja. Tak? To znaczy autor Jair Hasdiel, który napisał tę powieść, on deklaruje się jako neosjonista. Tak? Znaczy, neosjonizm to jest taka forma przetworzenia sjonizmu, którą najczęściej się utożsamia z osadnikami na zachodnim brzegu, tak, którzy czasami dość upraszczająco się ich określa po prostu jako izraelską skrajną prawicę. I tak naprawdę ta powieść ma nieco inne przesłanie, tak? To znaczy, ona się nie zatrzymuje na pytaniu, co by było gdyby. Mianowicie, ponieważ autor żyje w tym największym żydowskim centrum świata w Krakowie, tylko że on jest tam bardzo nieszczęśliwy. Jego życie zupełnie nie ma sensu. Jego życie nabiera sensu dopiero, kiedy jedzie do Tel Awiwu, poznaje Żydówkę, bo w Polsce był związany z nieżydówką, poznaje Żydówkę i czuje, że po prostu całe swoje życie był predestynowany do tego, żeby żyć w tym popadłym w ruinę Tel Awiwie. No i teraz tutaj mamy taki klasyczny neosjonistyczny przekaz mówiący o tym, że to nie zagłada i to nie ruch sjonistyczny, tylko immanentnie wpisany w żydowską tożsamość nakaz sprawia, że pełnię tożsamościową można osiągnąć tylko w Eretz Israel, tak? To znaczy tylko, niezależnie od tego, co w tej Eretz Israel jest, tak? No akurat u Hazyla to tam zbyt wiele nie ma, ale zwraca uwagę na jakiś taki metafizyczny związek między Żydami a tą konkretną ziemią, tak? Czyli właściwie cały ten eksperyment myślowy, on właściwie sprowadza się do tego, że znaczy sprowadza się do takiego wniosku, że właściwie nieważne jak ta historia by biegła, miejsce Żydów jest w Eretz Israel. Tak, no i oczywiście to jest też spójne z całą narracją ruchów osadniczych, tak? Które też mówią o tym, że niezależnie od tego, jakie są granice państwa, Judea i Samaria to są ziemie żydowskie i tam należy się osiedlać. Także tak bym to widziała. Jeszcze a propos tego, o czym mówiłeś, o filmie Hanacie Aharon, i o takiej rzeczywistości, gdzie codziennie coś się upamiętnia. I to faktycznie wydaje mi się, że jest dosyć bliskie tej sytuacji, z którą mamy do czynienia teraz w Izraelu, a tak naprawdę w tej chwili obecnie mamy z nią do czynienia bardziej niż kiedykolwiek, tak? To znaczy tych rzeczy do upamiętniania właściwie z każdym dniem się robi coraz więcej. O tym jeszcze chciałabym powiedzieć za chwilę. Natomiast to jest dosyć, powiedziałabym, trafna
trafna diagnoza. No tak. No i jak właściwie wszyscy tutaj zwróciliście uwagę, znaczy generalnie wydaje mi się, że obserwując to, moja książka została wydana we wrześniu. Ukazała się we wrześniu, czyli właściwie miesiąc, czy wręcz dokładnie miesiąc przed wybuchem wojny. I muszę powiedzieć, że jestem trochę przerażona tym, jak bardzo użyteczna się okazała. Prawdę mówiąc, miałam nadzieję, że okaże się dużo mniej użyteczna i dużo mniej aktualna, mimo tego, że pisałam ją o dosyć nowych tekstach. No bo tak, bo właściwie kilka osób, jeszcze kiedy byłam na etapie pisania, pytało mnie o to, czy ja się nie boję, że to się zdezaktualizuje. Czy ja się nie boję, że no właśnie jesteśmy świadkami tego, jak niemal dosłownie na naszych oczach umierają ostatni ocalali i że ta pamięć zagłady, ona odejdzie po prostu do rezerwuaru pamięci historycznej, tak? To znaczy stanie się już czymś mniej żywym, tak ironicznie to określę. No i nie do końca umiałam na to odpowiedzieć. Tak, wiele osób mnie pytało, czy będzie czwarte pokolenie, skoro pisałam o trzecim pokoleniu. No i teraz jest tak, że to czwarte pokolenie już się formuje, tylko że ono nie będzie nazywało się czwartym pokoleniem, tylko to będzie po prostu pokolenie 7 października. Tak. I właściwie pierwsze symptomy tego można było obserwować na bieżąco od 7 października niemal codziennie. No ja niestety byłam w Izraelu, kiedy wybuchła wojna, przez pierwsze tam niecałe 2 tygodnie wojny, więc właściwie to obserwowałam, tak powiedziałabym, z bardzo bliska, jak te wszystkie mechanizmy, o których piszę, one po prostu występują z wielokrotnioną siłą, tak? To znaczy dosłownie pierwszych dniach, myślę, że to mógł być jakiś 8 października czy 9 października, już czytałam artykuły o tym, znaczy właściwie można powiedzieć, że zagłada dostarczyła gotowych obrazów i gotowych narzędzi, żeby próbować rozumieć, co się stało 7 października, tak? To znaczy właściwie nawet nie jest tak, że coś zostało zbudowane, tak? To znaczy te wydarzenia momentalnie zostały włożone w ramę zagłady, tak? To znaczy natychmiast przeczytałam w gazecie artykuł o tym, że numer identyfikacyjny, który się dostaje w izraelskiej armii, to jest właściwie nowy numer obozowy, że widziałam zdjęcia butów pomordowanych na festiwalu muzycznym obok Reim, które zostały tak sfotografowane, żeby wyglądały jak ta gablota z butami w Muzeum Auschwitz, tak? I właściwie to się stało natychmiast. Ostatnio ktoś z Yad Vashem mi opowiadał, że regularnie dostają pytania w Yad Vashem, kiedy dobudują kolejne skrzydło poświęcone 7 października. Pani Jagodo, jeszcze jeden przykład. Przedstawiciel Izraela w ONZ-cie założył opaskę Tak. z gwiazdą Dawida. Dokładnie, Na tak. sesję, prawda? Tak, co więcej, na przykład już wspomniana przez ciebie Kasiu Liat Sztejdliwni napisała też do jednego z izraelskich dzienników artykuł o tym, że dlaczego nie tylko można porównywać zagładę do 7 października, znaczy 7 października do zagłady, ale dlaczego trzeba to robić. I tam ona faktycznie dość wybiórczo jednak zestawiała pewne cechy zagłady z pewnymi cechami ataków 7 października i nawet dokonywała takich wyliczeń, że gdyby znaczy, że gdyby te ataki trwały tyle, co zagłada, to zginęłoby więcej ludzi. Jakieś takie nieprawdopodobne rzeczy tam się działy. I tak naprawdę wydaje mi się, że jeśli spodziewać się jakiejś zmiany, to tylko takiej, że już teraz zagłada nie będzie funkcjonować w kontekście narracji o przeszłości, tylko ona będzie, no właściwie prawda jest taka, że podwaliny pod tę narrację zostały położone
bardzo wcześnie, tak? To znaczy w momencie, kiedy Menachem Begin został premierem i on właściwie jako pierwszy na taką skalę zaczął się posługiwać bardzo konsekwentnie zresztą taką metaforyką Arabów jako nowych nazistów, którzy mogą zesłać na nas drugi Holokaust, właściwie ten potencjał on tylko rósł od tego czasu, tak? I ta retoryka była adaptowana przez coraz więcej osób. Także no, obawiam się, ale to, co może się zmienić, i to, co być może stanie się, co ulegnie jakiemuś takiemu wytłumieniu, to jest właśnie obecność Polski. No właśnie, ja tutaj chcę No właśnie. o to się zapytać. Czy się Polska nie przesunie, czy po prostu to terytorium tam nie przesunie się na granicę Gazy i To jest kibuców, które zostały zaatakowane, tak? świetne pytanie, bo właśnie jeszcze a propos granic Polski i tego, jak izraelscy autorzy myśleli o Polsce, no to tak naprawdę tutaj rozstrzał jest olbrzymi, tak? To znaczy czasami jak się mówi Polska, to się ma na myśli tylko Auschwitz, a czasami jak się mówi Polska, to ma się też na myśli Wilno, Lwów, tak? I tak naprawdę zarówno przedwojenne, jak i powojenne granice, tak? To znaczy, a czasami jeśli ktoś już naprawdę się jakoś nie zagłębia w polską geografię, to czasami się też zdarza, że i Kijów wejdzie do Polski, i Mińsk, i tak dalej. Więc to wszystko bardzo zależy. Natomiast dosyć ciekawe jest to, jak ta przestrzeń właściwie ulegała takiemu stopniowemu przybliżaniu. To znaczy, jak bardzo ta Polska z takiego miejsca wypieranego i odrzucanego stała się taką przestrzenią, którą, no właśnie, z której zaczęło się korzystać, tak? To znaczy, jak pomyślimy o hebrajskiej literaturze zagładowej, to najwcześniejsze hebrajskie teksty opisujące doświadczenie zagłady to są teksty Jehiela Dinura, czyli kacetnika 135633, Czy pani które... pamięta ten numer? To jest imponujące. Tak, to jest ten numer pamiętam bardzo dobrze. Zresztą moja pierwsza praca dyplomowa napisana w życiu była właśnie o kacetniku, także on już mi się bardzo mocno wrył w pamięć. W każdym razie kacetnik pisał o Auschwitz i w ogóle o tej skażonej ziemi jako o innej planecie. Tak, Tak? tak. On nie tylko to odsuwał daleko, ale to wręcz odsuwał daleko w kosmos. Później w drugim pokoleniu, głównie za sprawą powieści Dawida Grossmana Patrz pod miłość, to przyjęło formułę, z której ja korzystam w książce, również w tytule, formułę kraju tam, tak? Czyli kraju, który już kraju, ale kraju, którego nazwy nie chce się wypowiadać. No ale Tak? to kraju, przepraszam, nie mogę się powstrzymać, ale też kraju jakiegoś fantastycznego, no nieistniejącego, w którym się chodzi jakby w powietrzu, ludzie są zawieszeni tam te 15 centymetrów nad ziemią, gdzie są te łososie i tak dalej. Tak, To nie jest Polska. oczywiście, że tak. Są łososie, szklane figurki Tak. i tak dalej. Natomiast, znaczy, jakby, ale prawda jest taka, że jakby zastosowanie tej figury jest szersze niż tylko powieść Grossmana. Mam wrażenie, że Grossman po prostu upowszechnił to sformułowanie kraj tam. Natomiast tak naprawdę to, co się za nim zwykle kryło, zarówno w innych tekstach, jak i po prostu w codziennym języku, no to była właśnie Polska, tak? To znaczy Polska, wschodnia Europa, Auschwitz. Tak naprawdę. Tak, Piotrze? Nie, to przepraszam, że tylko że przerywam, że pomyślałem cały czas, patrzę na półkę na Achrona Appelfelda, u którego Polski nie ma. Jest Europa Środkowa z naciskiem na Austrię, Węgry, Bukowinę, no bo on jest stamtąd, prawda? I to jest ten kraj, który jest pusty. To znaczy, to jest kraina, kiedyś były pogromy, a później byli hitlerowcy. A w międzyczasie żyli Żydzi i studiowali księgi. Polski obozów nie ma. To jest troszeczkę inny, ale Appelfeld z różnych względów, jak wiemy dobrze, właściwie znajdował się w sumie na marginesie tego życia literackiego Tak. izraelskiego, prawda? Natomiast pod koniec życia Appelfelda
Zdaje się, że jemu również się udzieliła ta narracja, ponieważ on w 2005 roku opublikował taką powieść Pauline Eretz Yeruka, Polska Zielony Kraj, Tego nie czytałem, więc. Tak, no i ona już tak naprawdę jest bardzo mocno umocowana w tym wyobrażeniu właśnie Polski jako miejsca przechowującego pamięć o zagładzie. Główny bohater należy do drugiego holokaustowego pokolenia i zawsze odrzucał tę diasporową przyszłość swoich rodziców, aż w końcu jedzie do tej Polski i tam próbuje jakoś sobie tę pamięć zrekonstruować. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o wczesnego Appelfelda, czy właściwie większość twórczości Appelfelda, to faktycznie te geograficzne, polityczne podziały, one nie istnieją. Natomiast ciekawe jest to, że na koniec mimo wszystko jakoś dołączył do tego chóru właśnie mówiącego o kraju tam. No tak. Natomiast jeszcze chciałam się może odnieść do tego, co mówiła Kasia. Znaczy, Kasia właściwie tylko tak to Kasia tak to poruszyła bardzo delikatnie, natomiast mi się wydaje, że to też jest coś, na co warto zwrócić uwagę. To znaczy, Kasia mówiła o dużym zróżnicowaniu genologicznym tekstów, które analizuje. Tak, to znaczy, że tam mamy, no właśnie, mam taką literaturę, powiedziałabym, z literackiego mainstreamu, wydawaną w dużych, rozpoznawalnych wydawnictwach, ale mamy też literaturę amatorską, mamy literaturę popularną, mamy satyrę itd. I to mi przypomina, na jednym ze spotkań autorskich prowadzący zadał mi dużo mniej dyplomatycznie sformułowane pytanie. To znaczy, on zapytał, a dlaczego tak dużo tych tekstów jest takich złych? Tak zapytał. No i wydaje mi się, że to jest bardzo istotna kwestia, tak? To znaczy, co to znaczy, że trzecie pokolenie nie jest pokoleniem arcydzieł? Wydaje mi się, że to oznacza, że zagłada stała się tematem ogólnodostępnym. Stała się tematem, który nie wymaga szukania nowego języka, nie wymaga konceptualizacji, nie wymaga. Ciekawe. Tak, to znaczy, ona stała się tematem masowym, tematem, o którym pisze dosłownie każdy, tak? Bo mamy tam uczniów z liceum, profesjonalnych pisarzy, twórców telewizyjnych. Tak naprawdę każda forma działalności twórczej, jaką możemy sobie wyobrazić, jakoś ten temat zagłady i Polski jako symbolu zagłady jakoś tam sobie udomowiła. Także wydaje mi się, że to jest, i to jest w ogóle też dosyć ciekawe, bo ja w ogóle mam jakąś taką dużą potrzebę w moich badaniach sięgania po to, co się obiegowo nazywa złą literaturą, ponieważ właśnie wydaje mi się, że to jest, że kiedy jakieś zjawiska wchodzą właśnie do tego obiegu, to jest znak tego, że one już, że one jak gdyby stały się takim produktem powszechnie dostępnym. Zresztą to jest trochę to, o czym wiem, że pan profesor razem z zespołem pisał w ostatnim numerze Tekstów Drugich, tak? To znaczy o. Razem z Martą Tomczok, nie z zespołem, z Aha, Martą. z Martą Tomczok, tak, ale tam miałam na myśli, że cały numer był. Aha, w tym sensie, że to jest sam numer poświęcony, tak, Tak, to znaczy tej tej. literaturze takiej pasiastej, jak to się mówi, prawda? Tak, dokładnie, tak? To znaczy tym wszystkim tam melodramatycznym opowieściom, które właściwie mają taki szablon tytułu, że jakaś grupa zawodowa jest Auschwitz i tak dalej. No właśnie, i wydaje mi się, że to jest trochę symptom podobnego mechanizmu, chociaż oczywiście w Izraelu to działa na dużo większą skalę. Wręcz mi się przypomina taki sketch satyryczny kabaretu, o którym piszę w książce Hamishiyah Kamerit, kwintet kameralny, kiedy do jakiegoś
prostego człowieka listonosza przychodzą urzędniczki do domu i mówią, pan jest drugim pokoleniem po zagładzie, pan musi napisać coś o zagładzie, stworzyć jakieś dzieło, a on im tłumaczy, że on jest tylko listonoszem, że on nie umie nic napisać, ani tym bardziej namalować. On mówi, nie, jest pan z drugiego pokolenia, pan musi stworzyć jakiś tekst o zagładzie. I wydaje mi się, że to jest trochę, że tak naprawdę teraz to właściwie jeszcze zwiększyło swój zasięg. Natomiast no, tak jak mówiłam, w tej chwili już wydaje mi się, że zarówno pamięć o zagładzie, jak i 7 października pozostaną splecione i że tak naprawdę fundamenty pod to zjawisko zostały położone już bardzo dawno temu. Pewnie nie udało mi się odnieść do wszystkich wątków, które poruszaliście, ale... Nie szkodzi. Tak, natomiast no myślę, że jeszcze na koniec tak dodam, że tym, co wydaje mi się w tej książce jeszcze mogłoby pomóc radzić sobie z tym, z czym mamy do czynienia dzisiaj, zarówno z doniesieniami z Izraela, jak i tym, czym te doniesienia skutkują w Polsce, jest taka konstatacja, którą ja formułuję przy okazji analizy jednego ze spektakli. To znaczy, ja tam analizuję taką scenę, w której Polka przyjeżdża do Izraela latem 2014 roku i chodzi po kibucu Yad Mordechai. Teraz kibuc Yad Mordechai, oczywiście swoją nazwę, nazwą upamiętnienia Mordechaja Anielewicza, został założony w 1943 roku, właśnie mając za zadanie upamiętniać powstanie w getcie warszawskim. No i tam w tym kibucu znajduje się pomnik Mordechaja Anielewicza autorstwa Natana Rapaporta. No i mamy w tej scenie Polkę, która właśnie chodzi po kibucu Yad Mordechaj i tam snuje jakieś rozważania na temat natury pamięci, na temat tego, jak wydarzenia historyczne wpływają na nasze życie i tak dalej, i tak dalej. No i mamy tutaj do czynienia z taką wielokrotnie odwróconą sytuacją, tak? To znaczy przez większość tej książki mamy do czynienia z młodymi Izraelczykami, którzy w Warszawie zwykle jednak znajdują się w sąsiedztwie innego pomnika Natana Rapaporta, tak? Znaczy pomnika na Muranowie. No a tutaj właśnie, bo jeszcze ważna cecha tego kibucu jest taka, że on się znajduje w odległości kilku kilometrów od Gazy, a ten Anielewicz z pomnika w ogóle patrzy w kierunku Gazy. A w 2014 roku oczywiście wiemy, że była również wojna w Gazie, która w pewnym momencie także zakładała inwazję lądową. No i w tym kontekście mam wrażenie, że mamy do czynienia z jakimś takim splotem, to znaczy jakby w tym momencie uświadamiamy sobie, że nie ma historii Izraela bez historii zagłady, ale też nie ma historii Izraela bez historii doświadczeń palestyńskich, tak? To znaczy, że te wszystkie elementy są częścią tej historii i wszystkie te elementy zadecydowały o jej przebiegu. I w tym kontekście pytanie o to, które z nich są ważniejsze, czy które powinniśmy bardziej zaznaczać, a które mniej, czyją krzywdę trzeba uznawać, a czyjej krzywdy nie wolno uznawać, bo to zdrada, tak te pytania właściwie nam poznawczo nic nie dają. Tak? To znaczy w momencie, kiedy zaakceptujemy, że wszystkie te części, zaakceptowanie tego, że one tam są, że dopiero to pozwoli nam na jakimś intelektualnym poziomie rozumieć tę sytuację i się w niej poruszać, że to jest właściwie no, jakoś najuczciwsze, co w tej sytuacji możemy zrobić. Dobrze, to dobra, tyle. Fajnie, bardzo, bardzo dziękuję. I ja teraz chciałem sobie też udzielić głosu na moment, bo znaczy, no, może nie będzie taki krótki moment niestety, ale no bo ja też mam tu mnóstwo różnych zapisków i pytań i jakichś refleksji. Sporo już mówiliśmy o tym, o czym ja chciałem mówić, więc też nie będę do tego wracał. Ale tak a propos tego kibucu Yad Mordechai, to mi się też przypomina taka sytuacja. Ja swego czasu dość często jeździłem do Izraela i tam się znalazłem w tym kibucu Yad Mordechai. I tam był taki starszy pan,
który oprowadzał, opowiadał, prawda, o Anielewiczu, o zagładzie i robił to z takim przejęciem, robił to z takim autentyzmem, z jakimś no, niesamowitą emocją, no, że każdy z, no, w takiej grupie, każdy z nas był przekonany, że to jest właśnie no, ocalony z zagłady, który tu przyjechał i całe to swoje doświadczenie teraz w tak genialny sposób przekazuje. Okazało się, że to jest człowiek urodzony w Izraelu, nigdy nie był w Polsce, nigdy nie był w Europie. Dokonał takiego jakby wchłonięcia tego doświadczenia zagładowego i uczynił go własnym po prostu. I jak mówił, to mówił o sobie, po prostu o sobie. Był absolutnie autentyczny w tym. Nie było tam dystansu żadnego. A jednak to nie były jego doświadczenia, to nie były doświadczenia jego rodziny, bo cała jego rodzina to są Sabry. No, po prostu nie miał żadnego związku biograficznego z zagładą, oprócz tego, że był Żydem po prostu. Więc to też tak sobie przypomniałem, jakimi drogami chodzi właśnie to, jakby to doświadczenie zagłady, które się no, ma taki wampiryczny trochę charakter, tak mi się wydaje. Ono się tak wgryza w człowieka, prawda? Myślę, że w Polsce no, w jakimś sensie też jest taka sytuacja, prawda? Że prawda, no, są niektórzy ludzie, którzy tak no, bardzo się utożsamiają, uwewnętrzniają to doświadczenie bardzo mocno. No. W Polsce to jest jeszcze inny problem, też wielokrotnie już chyba o tym mówiliśmy, o tym, że no, tą żydowską historię, to żydowskie doświadczenie no, niosą w dużej części Polacy, prawda? Nie Żydzi, nie Żydzi. Bo jak przecież Piotr mówił, no to. Jakby, no po prostu to jest dramat, polega na tym, że polskich Żydów prawie nie ma, no, prawie nie ma. Ale to na marginesie. Natomiast ja chciałem przede wszystkim nawiązać do tego, co jakoś tak mi się przewinęło w naszej rozmowie, ale ja bym chciał na tym się zatrzymać. Uważam to za niezwykle ważną część pani książki. No, myślę o humorze, myślę o tym trzecim bodajże, to jest trzeci rozdział, tak? Tak, deszcz w Polsce to nie łzy uciśnionych i tak dalej. I o tej popkulturze i tam pani właśnie analizuje różnego typu źródła, no właśnie te kabaretowe wystąpienia, jakieś komiksowe takie przekazy, prawda? To jest bardzo bogate, jeśli chodzi o taką właśnie no, jakby genealogię źródeł. Ale to, co mnie szczególnie zatrzymuje, to jest jakiś niezwykły, na to pani wskazuje bardzo mocną uwagę, jakiś taki niezwykły potencjał krytyczny w tym właśnie, no, nazwijmy to tym, no nie wiem, no, w tym takim komediowo-prześmiewczo-humorystycznym opracowywaniu zagłady. W ogóle, pani Jagodo, pani książka, cała książka, ma dla mnie jedną niezwykle ważną cechę. Ona niesie w sobie ogromny potencjał krytyczny. I to w takim bardzo jakby poważnym sensie słowa krytyka, tak jak się mówi o sztuce krytycznej, prawda? O nie chodzi o krytykowanie czegoś, to chodzi o głęboką krytyczną analizę rzeczywistości, o jakby przenicowanie tej rzeczywistości, o obnażenie tej rzeczywistości, prawda? O no, właśnie grę, znaczy, no, tą deziluzję, prawda? To zrzucenie masek, ujawnienie klisz, prawda? I tak dalej. To w tym sensie każdy z tych rozdziałów, każda z tych takich pól problemowych, które pani podejmuje, no ma przed, no to jest dla mnie w ogóle jakby taka uniwersalna wartość tej książki, ten ogromny potencjał krytyczny i tak jak pani mówiła przy no, okazji tego, no, tego 7 października, że właściwie chciałaby pani, żeby ta książka nie była taka aktualna, prawda? Żeby się tak nie. No i właśnie ona jest aktualna, ale to jest dobrze, pani Jagodo, bo to właśnie to 7 października pokazuje,
że pani analiza jest niezwykle celna, odważna i taka chwytająca no, zasadnicze sprawy. No, ten newralgiczny punkt, ten styk między z jednej strony czymś tak niebywałym jak doświadczenie zagłady, czymś, czego nie można jakby ogarnąć, prawda? Nigdy się z tym nie uporamy tak naprawdę, nie? I jest to doświadczenie i tu jest ono zderzone tak z cyniczną polityką władz, z manipulacją, z fundowaniem na tym doświadczeniu jakichś politycznych strategii zasiedlania osiedli na zachodnim brzegu i tak dalej, i tak dalej, dalej. Edukacja, no, po prostu formatowanie umysłów w taki sposób no, masowy, prawda? Formatowanie nie wiem, 17-18-latków, którym się, no nie powiem każe, no bo to nie jest przymusowe, prawda? No ale jest to taki no, bardzo szeroki ruch, prawda? No to taka jest sytuacja, że się jedzie do tej Polski. No bardzo dużo przecież pani o tym pisze. I ten styk właśnie, z jednej strony to doświadczenie zagłady, to w takim, no przez te duże Z, prawda? I to wszystko, co się z tym robi. I pani to pokazuje pani te uroszczenia wszystkie, te manipulacje i niebezpieczeństwa z tego płynące właśnie. Nie tylko manipulacje, ale jakby no, potencjalne skutki tych manipulacji, prawda? I to, co się dzieje po 7 października, o czym pani mówi, no to są właśnie skutki tych manipulacji. Jak łatwo taką atrapę interpretacyjną przyjąć, prawda? Natychmiast. No nie trzeba, tak jak pan Gliczanin wymyśla, to trzeba tylko otworzyć szufladę albo szafę, a tam w tej szafie jest wszystko. Od razu gotowe pudełka, fiszki, teksty całe. Można to wszystko wyjąć i natychmiast obsługiwać rzeczywistość. I to jest dramat, ponieważ to jest sytuacja, w którym państwo, no po prostu w sensie politycznym, prawda? Państwo, no jest bezradne wobec swojej historii i teraźniejszości. No. No to jest coś niebywałego, prawda? I uważam, że podobieństwo w tym wypadku do Polski jest uderzające, prawda? To Piotr na to zwrócił uwagę. Jest uderzające. Mamy klisze, schematy interpretacyjne. No, te 8 lat rządów PiS-u, no to po prostu no, w sposób już tak spektakularny to pokazało, że nie, dlatego właśnie pani książka, pani Jagodo, w Polsce dzisiaj też jest niezwykle cenna, bo właśnie niesie ten potencjał krytyczny. Pani oczywiście pracuje na materiale izraelskim, no ale Polska jest nieustannie tam, prawda, obecna w sensie figury retorycznej, fantazmatu, legendy, mitu i tak dalej, ale też pokazuje jakby no, na zasadzie pewnego odbicia, pewnego, no, pewnego takiego refleksu właśnie, że coś takiego z pamięcią historyczną, z tożsamością, z doświadczeniem wojny drugiej i tego, co się w tej wojnie działo między Polakami a Żydami, że to wszystko w Polsce, te wszystkie niebezpieczeństwa, te wszystkie pułapki, no one są. I paradoks właśnie polega, pani książki, taki powiedziałbym błogosławiony paradoks właśnie, polega na tym, że pisząc tak naprawdę o izraelskich sposobach radzenia sobie z własną tożsamością, z doświadczeniem zagłady, ale tym izraelskim radzeniem sobie, no pokazuje pani, jakby pośrednio, ale jednak, jakie są analogie tutaj, tu w Polsce, więc można by i chciałbym, żeby mogła pani napisać, to jest, ja mam dwa postulaty dla pani, teraz pierwszy wypowiadam, żeby mogła pani napisać taką książkę z takim potencjałem krytycznym właśnie, dotyczącą już naszej literatury, tej najbardziej współczesnej, i to nie literatury, tylko piękne, dokładnie wszystkiego, tych mediów, o których pani pisze, prawda? Internet, no wszystko, no wszystko. Więc to byłoby bardzo, bardzo ciekawe. Także to jest mój pierwszy postulat.
A jeszcze tylko chciałam dodać a propos Tak. tego, co pan profesor powiedział na temat podobieństw, że nie wiem, czy wszyscy tutaj słyszeli tę wiadomość, ale w czasie, kiedy przez Izrael przetaczały się te antyrządowe demonstracje, tak, które się odbywały co tydzień przez niemal rok i właściwie dopiero się zatrzymały 7 października, w pewnym momencie rząd Netanjahu konsultował się z rządem polskim na temat tego, jak sobie radzić z takim obywatelskim buntem, tak? Jak tłumić A, takie. niemożliwe, to nie wiedziałem tego. Tak. Tak, jakoś mi to umknęło. Czy Tak, mogę więc. jeszcze coś dodać do Czekaj, tego, co? proszę, jeśli pozwolisz, to jeszcze, Tak, a jeszcze bo jedno. jeszcze ktoś Przepraszam, chce. bo to jeszcze i już nic więcej. Ale ważną rzecz chcę powiedzieć. No właśnie, bo ja nie skończyłem o tym humorze mówić, prawda? I o tej właśnie, o tego typu dyskursie. Pani Jagodo, czy pani zna Annę Kawałko? Kojarzy pani to nazwisko? Tak. Tak. Ona studiowała na Uniwersytecie Hebrajskim, ale to już było dawno, to było no, z 15 lat temu. Już wiem. Tak? Tak, Anna Kawałko, wydaje mi się, że teraz ma jeszcze drugie nazwisko, Holzer. Holzer. I Holzer. tak, i tak, jej mąż jest właścicielem wspaniałego antykwariatu w Jerozolimie. Więc to dlaczego mówię o Annie? Ja ją poznałem właśnie w Jerozolimie. I ona wtedy była na Uniwersytecie Hebrajskim. Rozmawialiśmy i ona mi przekazała niesamowitą rzecz, niesamowitą w kontekście pani książki czy tego rozdziału trzeciego. Mianowicie ona napisała pracę roczną na Uniwersytecie Hebrajskim dotyczącą humoru, dotyczącą żartów o Holokauście. Holo jokes. Duża praca. I nie zna pani tego? Tak? Zna pani? Nie znam. Nie, nie znam, nie znam. To ja pani to przyszło, bo ja mam w PDF-ie, wszystko mam. Świetnie, bardzo, bardzo To proszę. będzie naprawdę, bo to jest bardzo. Ona tylko się zajmowała internetem, tylko w internecie i to jest praca porównawcza. To są hebrajskie i polskie, znaczy izraelskie i polskie kawały o Holokauście. I podzieliła, zrobiła taką bardzo precyzyjną kwalifikację. Jeśli pani pozwoli i kochani, pozwolicie, to przytoczę. Żarty izraelskie i żarty polskie. I teraz tak, tam jest 8 kategorii. Pierwsza to jest miejsce, przemoc, śmierć, postacie, symbole, konteksty współczesne, żarty słowne, już czysto takie językowe, no i inne, jakieś waria, prawda? No powiedzmy, miejsce, jeśli chodzi o miejsce, to w żartach izraelskich są trzy takie główne skupienia: obóz, getto, pociąg. W żartach polskich tylko obóz i tak dalej, i tak dalej. Ona obficie cytuje te żarty. Żarty izraelskie i pisze o tym, że po prostu, no ale to jest praca sprzed 15 lat, no tak mi się wydaje. Pisze, że izraelskie żarty są, znaczy, że to jest ogromna moc tych żartów, że jest internet zalany tymi żartami, że to jest niezwykle jakby produktywna formuła internetowa, że jest mnóstwo tego i że one dość często są no, obsceniczne, wulgarne, takie no, na granicy w ogóle wszelkiej stosowności. Bardzo ostre, bardzo mocne. I teraz to jest taka puenta. Ja się tym bardzo zainteresowałem, to po prostu materiał, no nikt o czymś takim nie pisał. I zaproponowałem w naszej Zagładzie Żydów, żeby to, w naszym roczniku, żeby to opublikować. I muszę wam powiedzieć, że redakcja się nie zgodziła. Nie chcieli tego opublikować. Nie chcieli. Czyli przegrałem. To byłem właściwie jedynym człowiekiem w redakcji, który chciał, żeby to zostało opublikowane. Ale myślę, że to jednak powinno tak czy inaczej zaistnieć, prawda, w jakimś obiegu naukowym, bo to jest super ciekawe. I natychmiast sobie to przypomniałem, kiedy no, czytałem, prawda, Tak. ten trzeci rozdział.
Tak, i to trochę w nawiązaniu do kwestii, którą Kasia poruszyła, która mi wcześniej umknęła, tak? To znaczy, jak się rodzi ten holokaustowy humor, do czego on nam służy i dlaczego Tak. on, no właśnie, teoretycznie w kraju, w którym on no być może nie powinien mieć miejsca ze względu na to, że ta pamięć o zagładzie jest tak żywa, dlaczego właśnie tam on jest tak powszechny, No ale właśnie tak? To chyba znaczy, na przykład. dlatego, że ta pamięć jest tak żywa i że to jest tak niesamowite. Dokładnie tak, No ponieważ właśnie ja to dlatego jest ten humor tam. tak, i mi się wydaje, że szczególnie potencjał takiego humoru pojawia się wtedy, kiedy się zderzają dwa skrajne rejestry, to znaczy ta Patos, tak. niebywale apatetyczna narracja pamięciowa i ten rejestr codziennego życia. I w tym kontekście wydaje mi się, że te wycieczki do Polski, te pielgrzymki, one są właśnie takim momentem, gdzie ten kontrast rejestrów jest najsilniejszy, tak? Ponieważ dokładnie z tym mamy tam do czynienia, tak? W ciągu dnia mamy ceremonie upamiętniające młodzież śpiewającą piosenki o zagładzie i tam czytającą wiersze, a w nocy mamy tak palenie haszyszu i picie alkoholu. I w tym kontekście jakby mamy te dwa rejestry po prostu najbliżej siebie zestawione. Także także tak, no wydaje mi się, że to jest taka najprostsza odpowiedź. Tak? No oczywiście tam też jest wiele prac na temat terapeutycznej roli humoru, tak, że w ogóle w życiu obozowym humor funkcjonował, czy w Tak, getcie. bo to są dwie różne rzeczy. Kwestia Tak, ale są dwie humoru w różne rzeczy, czasie dokładnie. zagłady i to jest dość dobrze opracowane. Są książki, Tak, ja pamiętam taką książkę Laughter in Hell, już nie tak. pamiętam autora, prawda, ale no jest duża, duża książka, artykuły, ale to, o czym To mówimy, jest to jest zupełnie co innego, Tak, to prawda? jest, zupe, to, jest zupe, to jest zupełnie co innego. Natomiast no, faktycznie no, wydaje mi się, że dokładnie z takich przyczyn to jest tak powszechne. Piotrze, bardzo cię proszę, bo po prostu chciałem dokończyć ten wątek. Jasne, a Kasia chyba najpierw chciała też Znaczy, coś. tak, tylko jeszcze chciałam właśnie krótko zapytać też konkretnie, bo mi się wydaje, że no, w książce jakby rysuje się ten trójkąt, bo jest jakby Izrael, Palestyna i Polska, czy jakby Palestyńczycy, czy w ogóle ta pamięć palestyńska. Natomiast też on się tam rysuje, ale właśnie ja mam taki postulat tego kolejnego rozdziału. To znaczy, czy są teksty właśnie literackie, palestyńskie, które, że tak powiem, też zaświadczają o tym efekcie edukacji zagładowej, jakby na tą młodzież, właśnie wiecie, na palestyńskich jakby Izraelczyków. I tego mi na przykład bardzo brakowało. Czy są takie teksty? Bo ja czytałam teraz właśnie niedawno tą książkę Amosa Goldberga i Bashira Bashira, nie? O pamięci o Nakbie i pamięci o zagładzie. I też tam jest taki bardzo ciekawy artykuł Alana Confino, gdzie nam się to wszystko łączy, bo nie wiem, czy znacie ten kawałek, kiedy ten autor pisze coś takiego, pisze o rodzinie, o takiej kontrpamięci, o rodzinie ocalałych z Polski, która zostaje zainstalowana w Jafie, i znaczy Tel Awiw, Jafa, tak? I oni oddają klucze do mieszkania, bo odnajdują, bo w ogrodzie widzą jeszcze po prostu jest 49 rok, jeszcze widzą ślady tego życia, tego domu, z którego jakby wygnano ich mieszkańców, i oni oddają te klucze, nie przyjmują. I on, Alan Confino, mówi, że to jest tak rzadka historia, jakby, ale że ten gest może być takim gestem właśnie tej kontrpamięci i żeby na tym jakoś budować. No nie, w ogóle w kontekście dzisiejszych wydarzeń, no to jakby też czytanie tego gestu jest jeszcze inne, niż on sobie wyobrażał tam 10 lat temu, jak pisał ten tekst. Natomiast to, o co chciałam Jagody zapytać, to właśnie te dwie rzeczy, czy ten postulat mój, te teksty palestyńskie jeden, i jak ta edukacja o zagładzie też na tą grupę Haredi, po prostu tych ortodoksów, oddziaływała, bo oni też nie są bezpośrednio w jej obrębie, natomiast wyobrażam sobie, że tam to jest, tym bardziej, że też są wycieczki przecież, czy pielgrzymki z tego pola religijnego do Polski, i to doświadczenie jest wtedy, i ta topografia religijna jest zupełnie inna i też jest badana, prawda, i genderowo, i ten, także. Tak, to znaczy, dobra, pierwsze pytanie, w ogóle to jest bardzo ciekawe, ta historia, o której ty wspominasz.
Ponieważ jest dość podobny wątek w opowiadaniu jednego z najsłynniejszych, najbardziej kanonicznych palestyńskich pisarzy, Hassana Kanafaniego. On napisał taką powieść, znaczy takie opowiadanie, Powrót do Hajfy. I to jest historia. To jest historia palestyńskiego małżeństwa, które zostaje wygnane z Hajfy w 1948 roku. No i zostaje zakwaterowane małżeństwo ocalałych z zagłady. Wojna 1948 roku się kończy, oni tam trafiają na terytorium, zdaje się, Jordanii. I dopiero w 1967 są w stanie, po wojnie sześciodniowej, są w stanie wrócić do Hajfy, zobaczyć ten swój dom. No i okazuje się, a zresztą później się okazuje, że to jest jeszcze trudniejsza historia, ponieważ oni w trakcie, kiedy izraelskie wojsko ich wyrzucało z Hajfy, z tego domu, oni zostawili tam swoje nowonarodzone dziecko. I żołnierze nie pozwolili im wrócić po to dziecko, tak, pod groźbą śmierci. W związku z czym dziecko tam zostaje i zostaje wychowane przez to małżeństwo ocalałych z zagłady. I teraz to, co zwraca, to jest to, jak mimo wszystko opisuje ich doświadczenia zagładowe, opisuje, jak oni stracili swojego syna z kolei w zagładzie. I generalnie to jest opowiadanie z lat 70. Pisze o tym, rysuje w tym opowiadaniu, ma trochę postać takiego nierozwiązywalnego węzła, tak? To znaczy on właśnie mówi o tym, że tu jest jedna trauma, a tu jest druga trauma i tak naprawdę nie sposób powiedzieć, kto cierpiał bardziej i być może nawet nie warto rozstrzygać, kto cierpiał bardziej, bo to nie jest kwestia jakiejś hierarchizacji tych traum i właściwie tym, co on przedstawia, jest jakiś taki niesamowity moralny paradoks, właściwie nierozwiązywalny. Więc w tym kontekście mam wrażenie, że to opowiadanie absolutnie wyprzedziło swoje czasy. Zresztą spektakl na podstawie, znaczy dramat powstał w Izraelu na podstawie tego opowiadania i był wystawiany na początku lat 2000 w Izraelu. Był bardzo mocno oprotestowany. Izraelska prawica bardzo była niezadowolona z tego, że po pierwsze palestyńskiego autora, po drugie spektakl mówiący też mimo wszystko o cierpieniu Palestyńczyków będzie wystawiany. Natomiast no, to mi się wydaje właśnie jedno z takich świadectw, czy jeden z takich dowodów na to, że taka narracja obejmująca doświadczenia różnych grup jest możliwa. Natomiast jeśli chodzi o Haredim, jeśli chodzi o ultraortodoksyjnych Żydów, no to oczywiście ta pamięć wyglądała trochę inaczej, tak? To znaczy ona nie była podporządkowana sionistycznej narracji nigdy. Ona właśnie, i przez to, o ile w tym sionistycznym streamie pamięć o zagładzie no, funkcjonowała w bardzo ograniczonej formie przez pierwsze dekady istnienia państwa. O tyle w dyskursie Haredim ona istniała właściwie od początku i ona właściwie do dzisiaj przyjmuje taką formę opowieści o śmierci, tak to jest taka hebrajska formuła Kiddush Hashem, tak? To znaczy o śmierci za wiarę. I w ten sposób właściwie myślano o zagładzie, tak? To znaczy myślano o śmierci uświęconej, śmierci, która jest konsekwencją gorliwej wiary i trochę w taką formułę te zagładowe historie były w takiej formule umieszczane. Także i myślę, że to się też tyczy wycieczek młodych Haredim do miejsc pamięci zagłady, tak? To znaczy one mają inną funkcję. One nie mają tego podstawowego celu budowania, znaczy pokazywania tym młodym ludziom, co się dzieje, kiedy Żydzi nie mają państwa, tak? Czy dlaczego istnienie izraelskiej armii jest tak istotne dla bezpieczeństwa Żydów, tylko jednak to jest ta narracja no, stricte religijna.
Tak, więc myślę, że To to, coś jak że to Jaffa wpływa. Eliach, te hasyckie opowieści o zagładzie, prawda? Tak. Ona, jeśli mogę włączyć się, to ona oczywiście też jest pełna innych ambiwalencji, prawda? Bo z jednej strony zagłada bywała w tych środowiskach, przez niektórych przynajmniej ultraortodoksyjnych rabinów przedstawiona jako kara za syjonizm, czyli albo kara za asymilację, albo kara za haskale, co chcecie, Oczywiście prawda? tutaj. Więc to jest ten jeden element, że no właśnie. Nie lubimy państwa, ale też być może państwo jest winne, znaczy prepaństwo jest winne temu, czy właściwie cała nowoczesność jest winna temu, że zagłada. A z drugiej strony, no oczywiście te miejsca męczeństwa, które, tak jak mówisz, są traktowane stricte religijnie, prawda? Znaczy to jest męczeństwo Kiddush Hashem, to jest skontrapunktowane czymś, czego świeccy z kolei nie mają, to znaczy miejscami żywego kultu religijnego, na przykład grobami cadyków, prawda? To znaczy, Dokładnie. oni jednak przyjeżdżają. To jest bardzo dziwne, bo o to ja też się chciałem zapytać, bo też miałem poczucie, że nie odpowiedziałeś na jedno pytanie Kasi, to znaczy o Mizrachim, tak? To znaczy, jak oni są włączani. Bo a propos hasydów, tak? I ludzi religijnych, często się przecież powtarza w kontekście Polski takie sformułowanie, no stricte religijne właściwie, a wirtuma, tak? Czyli no, zatrute powietrze, czyli nieczyste. Kraj, który jest rytualnie skażony. Tak. Ale z drugiej strony też mi przyszło takie określenie kabalistyczne, to znaczy przy okazji tego, co pisałaś, przy okazji tekstów całkowicie świeckich, no, takich jak na przykład, bo nie, właśnie nie Hazdiel, tylko przyszła mi do głowy, no, ojejku, ten, jak to się nazywało? Te trzy spektakle w Polsce z Sierakowskim. Z Bartana. Bartana, Jael Bartana oczywiście. Że ty pokazujesz, że tak naprawdę cały ten projekt tego wielkiego powrotu i symbolicznego i tak dalej jest powrotem znowuż, czy nawet u niego, prawda, ten żydowski Kraków, który ma być takim miejscem, gdzie się odradza, czy trwa tożsamość, w przeciwieństwie do zrujnowanego Tel Awiwu, że to właściwie też nie jest Polska, tylko że to nie jest kraj taki. Jakbyśmy powiedzieli, że to jest taki Eretz Niflaot, tak? Czyli miejsce cudów, tylko raczej to jest coś, co mi przyszło teraz do głowy, jak mówiliśmy sobie o tym, z Kabały, Olam Tod HaTohu, tak? To znaczy miejsce całkowicie nieukształtowane, to znaczy miejsce, no to Tohu Wabohu, tak? Z pierwszego, drugiego wersetu Księgi Rodzaju, że to jest coś w trakcie robienia. Ty tam piszesz, że to jest takie miejsce, ta Polska w trakcie robienia, która właściwie jest czymś bezkształtnym, któremu, że na przykład Bartana, skądinąd bardzo świecka, bardzo krytyczna wobec dyskursu państwowego, świecka Izraelka, też właściwie się nie przejmuje tym, jaka ta Polska ma być. To jest takie dziwne miejsce, z którego takie wyrobisko gliny, w którym coś ewentualnie można zainstalować nowego. Ja się nie przejmuję rzeczywistością społeczną, a interfacet, który pisze, że Warszawa będzie największym żydowskim miastem świata, tak jak pokazujesz, całkowicie ignoruje dyskurs na przykład lat 30. Tak zupełnie się tym nie przejmuje. No po prostu nie było Hitlera, tych Żydów było wtedy 3 miliony, to będzie 6 milionów, to będzie strasznie duże i wszyscy będą żyli, będą największe na świecie, jesziwy będzie, wszyscy się będą uczyć Tory i tak dalej. Będzie wspaniale. Kompletnie na przykład ignorując, no nie wiem, to co świetnie znamy, już nawet nie chodzi mi o antysemityzm państwowy czy prywatny, ale to co znamy choćby, nie wiem, z pracy Kamila Kijka, tak, który nam pokazuje, że być może jeszcze jedno pokolenie byłoby już całkowicie polskojęzyczne, tak? I nagle by się okazało, że nawet polscy hasydzi mieszkający w Rzeszowie mówią po polsku, chociaż siedzą cały dzień w Jeszywie. Więc ten dyskurs właśnie w tym Olam HaTohu jest zupełnie, zupełnie zapoznany, ale to mnie do ostatniej kwestii, bo właśnie a propos pytania Kasi, znaczy Mizraim, tak? To znaczy że tamto to też jest w trakcie robienia, tak? Że zagłada została przywieziona przez ocaleńców aszkenazyjskich, którzy wskutek takich, a nie innych procesów społecznych byli jednak elitą państwa. Chociaż umówmy się, że pierwszą elitą państwa byli ludzie, którzy zagłady nie zaznali, bo mieszkali tam już, tak, i robili to państwo jednak jako lokalsi. No ale druga fala to byli ludzie z Europy.
Kiedy Mizrachim zostali włączeni w ten dyskurs i jak ten dyskurs właśnie wygląda? To znaczy, to jest nasze, nie nasze, ich, a może nie wasze, tak? I tak dalej. Jakie są tutaj wprowadzane protezy? To pokazywałeś tę gradację tego, tak? Że w sumie Mizrachim są trochę mniej uprawnieni do zagłady, ale z drugiej strony przypominam sobie takie teksty, w których próbowano ich wciągnąć, mówiąc, że w sumie gdyby nie bitwa pod El Alamein, mielibyśmy zagładę Żydów egipskich, prawda, albo Jiszówu. W związku z tym to nie jest też takie proste, że Mizrachim nie podlegali zagrożeniu hitlerowskiemu, tak? I tak dalej. Tak, to znaczy przede wszystkim wydaje mi się, że to się sprzęgło z kilkoma innymi procesami, tak? To znaczy z jednej strony wiązało się z tym, że tak jak mówiłeś, elitą w państwie Izrael przez pierwsze dekady, właściwie w pewnym stopniu do dzisiaj byli i są Aszkenazyjczycy. Tak, bo musimy w ogóle też się zastanowić nad tym, w jakich okolicznościach Mizrachim zostali sprowadzeni do Izraela, tak? Bo pierwotny plan państwa Izrael w ogóle ich nie obejmował, tak? To znaczy nikt nie planował, że oni wejdą w skład tego społeczeństwa. Dopiero kiedy po wojnie 48 roku okazało się, że Izrael ma do dyspozycji dużo większe terytoria niż przyznała mu Organizacja Narodów Zjednoczonych, no trzeba było te terytoria kimś zasiedlić, żeby je po prostu utrzymać. No i wtedy się pojawiła bardzo dogodna dla Ben-Guriona konstelacja, tak? Znaczy okazało się, że w efekcie powstania państwa też wzmógł się bardzo mocno antysemityzm w krajach arabskich, więc również Żydzi z krajów arabskich zdawało się, że mieli dobry powód, żeby do Izraela przyjechać, no tylko że kierowano ich na terytoria najmniej atrakcyjne, tak? To znaczy oni zapisując się do tych grup przywożonych do Izraela, mówili, że chcą mieszkać w Tel Awiwie, w Hajfie, w Berszewie, gdziekolwiek, a się okazywało, że wysadzano ich z autobusu na środku pustyni i mówiono, no to teraz sobie zbudujcie miasto. Biorę, bo tam jakiś taki nie jest. No No tak. tak jak w Kazachstanie, no dokładnie tak samo. Tych zesłańców wysadzano na środku stepu i mieli łyżkami sobie tam kopać Dokładnie. Tak, swoje no i domy. to oczywiście poskutkowało szeregiem długotrwałych nierówności, które właściwie do dzisiaj się jeszcze wyrównują. No a jednocześnie też przeciwko tym Mizrachim funkcjonowała bardzo silna retoryka po prostu rasistowska, tak? To znaczy uważano ich, no oczywiście oni etnicznie byli Żydami, ale też byli zbyt podobni do Arabów, a Arabowie to przecież wrogowie, więc no nie można im tak do końca ufać. Tutaj też wchodziła w grę ta cała kolonialna retoryka, która w pewnym stopniu była częścią dyskursu sionistycznego, tak? To znaczy uważano ich za mniej cywilizowanych, mniej wykształconych, co zresztą często nie było prawdą. Natomiast z tego wszystkiego oczywiście no, Mizrachim byli no, grupą drugiej kategorii przez długi czas w Izraelu. I w momencie, kiedy zagłada stała się tym takim elementem mającym fundować zbiorową tożsamość, właściwie dla Mizrahim jakaś możliwość identyfikacji z tematyką zagłady, no była takim, mówiąc brutalnie, biletem do mainstreamu. Tak? To znaczy identyfikacja z zagładą to był sposób na poczucie się jak Aszkenazyjczyk. I w związku z tym wielu Mizrahim się tą zagładą, niekiedy wręcz obsesyjnie, zaczynało interesować, tak? Czując, że wreszcie przynależy, że wreszcie jakaś część tego mainstreamowego dyskursu jest o nich, tak? To jest ten fragment, który Kasia przeczytała o tym chłopcu, który jest jedynym Mizrahim w klasie i wszyscy opowiadają historię swoich przodków, którzy gdzieś tam zginęli w zagładzie, no a on nie ma o czym opowiedzieć, więc w końcu sobie wymyśla ciotkę, która jakoś tam z Turcji przez Krym się dostała na okupowane przez Niemców terytoria i została zabita. I kiedy opowiada tę historię w klasie, to nauczyciel wreszcie zaczyna być dla niego miły. Więc no tak, zdecydowanie. I to trochę to, co pan profesor mówił o tym wampirycznym potencjale, tak? To znaczy ona przenika do tożsamości ludzi, którzy teoretycznie
teoretycznie nie byli z nią związani. Zresztą, no i to oczywiście przyjmuje różne formy, no bo z jednej strony to właśnie tak jest, że młodzi Mizrahim jeździli bardzo licznie, czasami nawet liczniej na te wycieczki do Polski, byli bardziej zainteresowani niż aszkenazyjscy koledzy często, a z drugiej strony też była taka cała formacja, która starała się jak najdokładniej opisywać te dość nieliczne przypadki, kiedy Mizrahim również padali ofiarą nazistów, tutaj głównie z historia Żydów z Libii, których część została faktycznie z Bengazji przetransportowana najpierw do Auschwitz, a potem do Bergen-Belsen. Więc i zresztą to jest ciekawe, jest taki jeden pisarz, który właściwie całą swoją twórczość poświęcił temu doświadczeniu, Yossi Sukari, którego babka przeżyła Auschwitz właśnie jako libijska Żydówka. No i on tam, co jest ciekawe, opisuje też stosunek europejskich Żydówek w obozie do tych Żydówek przywiezionych z Libii jako taki bardzo, no, w najlepszym wypadku protekcjonalny, w najgorszym przemocowy. Także tutaj też jest są takie próby wprowadzenia zmian w tym dyskursie. Czy można ad vocem, pani Jagodo, bo to, o czym pani teraz mówi, przypomniało mi inną rzecz, mianowicie, ale to właśnie pewną analogię, bo pani mówi coś takiego, że zagłada to jest jakby taka przepustka dla Mizrahi do mainstreamu, prawda, że ktoś ich zauważa, no, że oni mają coś do zaoferowania, prawda? W jakimś sensie podobna rzecz jest w Kanadzie, tylko że oczywiście na innych, tutaj wszystko to pracuje, na innych etnosach, że tak powiem. Mianowicie Dorota Głowacka z Uniwersytetu w Halifaxie, no pamięta pani może, ona dużo pisze o First Nations i jest jeden znakomity tekst jej, bo ona była tutaj u nas, dyskutowaliśmy na ten temat. O co chodzi? Chodzi o to, że ci First Nation nie mają języka do przekazania własnego doświadczenia tej kolonialnego ludobójstwa. I oni sięgają po język holokaustowy. Sięgają po język holokaustowy, który jest uniwersalnym językiem, prawda? Jest powszechnym, no zrozumiałym wszędzie, wszystkie aluzje, wszystkie takie jakaś tam metaforyka. I oni jakby opowiadają o swoim kolonialnym doświadczeniu ludobójstwa językiem zagładowym. To jest niesamowite. I tutaj tak mi się jakoś tak skojarzyło. Tak, to znaczy wydaje mi się, że to jest szersza kwestia tego, że w ogóle zagłada stała się takim uniwersalnym symbolem najwyższej formy cierpienia. Najwyższej formy narodowej tragedii. I zazwyczaj, kiedy coś porównujemy do zagłady, to żeby pokazać, jak bardzo straszne to było. Ale czy my w Polsce też nie mamy takiej kwestii, że też jest ta właśnie klasowość, że ten dyskurs zagłady, tak jak on wchodził, w różnych pismach o tym, znaczy też różne osoby to zauważają, w edukacji, że to też jakby wiecie, są, nie wiem jakby to powiedzieć, prawomocne i nieprawomocne sposoby mówienia o zagładzie, jakby błąd dziecka, który się myli, bo nie umie wskazać, nie wiem, daty powstania, wiecie, w getcie warszawskim, jest błędem cięższego gatunku niż błąd, nie wiem, z fizyki czy z czegoś. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię, że jakby również w Polsce mamy takie, trzeba zadać to pytanie o taką klasowość tego dyskursu o zagładzie właściwie na wszelkich etapach edukacji. Klasowość versus jakaś egalitarność. Czy ja mogę do tego jeszcze coś dodać? Oczywiście. Bo to mi przyszło, to jest robocza sprawa, to znaczy to może się przyda do jakichś następnych rzeczy do pisania. Mianowicie, znaczy chciałem troszkę pokomplikować też obraz z Mizrahim, to znaczy, że to jest oczywiście tak, że masz rację, że wychodźcy, to znaczy, czy jednak często uciekinierzy z Maroka, czy z Algierii, czy z Jemenu, byli obywatelami drugiej kategorii. Zarazem nie wszyscy Aszkenazim byli obywatelami pierwszej kategorii, ponieważ ta historia izraelskiej, czy jiszuwowej hierarchii prestiżu jest strasznie skomplikowana i zagłada ją być może oczywiście pozmieniała i to byłoby bardzo ciekawe zobaczyć, jak ją pozmieniała, bo oczywiście na przykład, no jeśli się cofniemy w literaturze o pokolenie, tak? Nie wiem, czy pamiętacie, że Amos Oz w swoim
no, w Opowieści o Miłości i Mroku, tak? Tam jest taki rozdział, kiedy on opisuje Jerozolimę, jest ta dzielnica, jest ten Keren Abraham, gdzie oni mieszkają i jest tutaj, tu są jacyś Hasydzi, tu tego, a pisze, gdzieś jest jeszcze inna Jerozolima. To jest ta Jerozolima złota, wspaniała, to jest Jerozolima oczywiście klasztorów i kościołów chrześcijańskich, ale on potem tam wymienia, bo idzie do szkoły Tachemonii i wymienia nazwiska sefardyjskiej arystokracji. To znaczy ludzi, którzy nigdy nie byli w Europie, albo którzy nie mieszkali w Europie, znaczy na Półwyspie Iberyjskim od 500 lat, którzy z punktu widzenia rosyjsko-polskich Żydów są niedosiężną arystokracją. On powtarza zresztą ten sam przecież motyw swojej ostatniej książce, czyli w Judaszu, tam gdzie jest spór o to, czy w ogóle założyć państwo, czy nie. I tam arystokratą lokalnym jest człowiek, który się nazywa Abravanel, który jest stamtąd od 10 pokoleń, jest tamtejszym Żydem, który no, jest kilka pięter społecznych, hierarchii prestiżu wyżej od inteligenta z Europy Wschodniej, który przyjechał, walczył i tak dalej, nawet stracił syna. Ludzie z Jiszuwu, czyli kibucnicy, czy ludzie, którzy zakładali deganie, no dzisiaj pewnie już prawnuki, tak? Albo prapradnuki, nie wiem, założycieli degani, czy założyciele, no znamy to z powieści Meira Szalewa, rosyjski romans, stali wyżej od tych, którzy przyjechali w latach 30. i oczywiście nieskończenie wyżej od tych Aszkenazyjczyków, którzy przyjechali w latach 40. Byłoby ciekawe oczywiście zobaczyć, jak zagłada to zmieniła. Ja pamiętam wizytę w kibucu, to był 2002 rok, w kibucu Szarej Golan, to jest niedaleko ujścia Jordanu z Kinneretu. I tam spotkałem panią z Włocławka, która wówczas miała, nie wiem, 90 lat, więc już pewnie nie żyje, która z tego Włocławka wyjechała w połowie lat 30. I szczerze mówiąc, ona była niedotknięta zagładą. To znaczy, ona przyjechała jeszcze w 30, bodaj 8 czy 9 roku, namówiła rodziców, żeby przyjechać. I to się rozmawiało z osobą, która nigdy już później nie była w Europie, nigdy już później nie była w Polsce. W gruncie rzeczy była pionierką, więc tak naprawdę ponad tymi wszystkimi uciekinierami, ocaleńcami i tak dalej, znajdowała się wyżej. Jak ona się lokuje w hierarchii prestiżu, to jest bardzo skomplikowane. Czy jej dzieci, wnuki, no bo zakładam, że rodzinę kibucową miała, czy one się podczepiają pod zagładę, czy wyszukują sobie jakieś ciotki, czy kuzynki, czy właśnie nie. Więc jednym słowem byłoby ciekawe zobaczyć, jak ten mocny dyskurs zagładowy, który, jak pokazujesz, w ciągu ostatnich, powiedzmy, tam 20-30 lat bardzo przyspieszył, być może po skutek tej dziejącej się wojny jeszcze się umocni. Na jakiś czas, nie wiem, jak długo, zobaczymy. Jak pozmieniał z kolei te szczeble tej hierarchii, gdzie ktoś z jemenickiej rodziny, która mieszka w Jerozolimie od XVIII wieku, był, mimo że był właśnie, no, Mizrachi, był wyżej od pioniera, tak? Więc to, czy on jest dzisiaj niżej? To byłoby ciekawe prześledzić, tak? Stary Jiszów. Jak tłumaczyłem Szmuela Josefa Agnona opowiadania, to przecież ludzie ze starego Jiszuwu, czyli niesyjoniści, czyli po prostu Żydzi z Europy, którzy przyjeżdżają na stare lata pobożni do Jerozolimy, żeby tam umrzeć. Nie wiem, czy byliście w Muzeum Starego Jiszuwu na Starym Mieście w Jerozolimie. Też są bardzo dziwni, bo z jednej strony nie są sionistami, w związku z tym są troszkę obok tego projektu, nie są pionierami, nie robią pierwszych osad rolniczych w Galilei czy gdzieś. Z drugiej strony są wyżej, oni przyjechali tam wcześniej, a nad nimi są jeszcze jakieś rody, które są rozgałęzione między Bejrutem, Kairo. To pokazuje z kolei Alebed Jehoszua, tak, w Panumaniu, że to mogą być takie rodziny, które Europy nigdy nie zaznały, w ogóle nie wiedzą, co to jest, i są stamtąd, i są naprawdę stamtąd. Więc też mówię to tylko o tym, żeby pokazać, że to nie jest tak proste, że jest elita aszkenazyjska i Mizrachim, bo to jest dużo bardziej pokawałkowane i Tak, przewarstwione. oczywiście, chociaż to też jest dosyć ciekawe, że na przykład niektórzy z tych rodzin, które przebywały czy mieszkały na terenie Palestyny od pokoleń, one też bardzo źle reagują, kiedy się określa jako Mizrahim, tak? Oni są Sefardyjczykami, tak? Więc jakby to określenie Mizrahi, ono już samo w sobie jest jakoś nacechowane. I tak, i bardziej, no jednak zazwyczaj opisuje te osoby, które przyjechały do Izraela już tam w latach 50. Po 48, tak?
Po 48, tak, no chociaż tam, no tak. Więc to też jest dosyć ciekawe, że Żydzi sefardyjscy, tak jak mówisz, są hierarchizowani, ale generalnie też ta hierarchia izraelska, zgadzam się, jest zdecydowanie bardziej zniuansowana. Moi drodzy, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że rozmawiamy już ponad 2 godziny. Czas biegnie w ogóle jakby bez śladu tutaj, no tak się nie czuć tego. Znakomita rozmowa, ale tak, no jeśli mielibyście jeszcze coś takiego ważnego do powiedzenia, to bardzo proszę, a chyba już powoli będziemy się zbliżać do końca, prawda? No to ja bym jeszcze tylko tak na koniec zapytał o Niemcy, tak? To znaczy, skoro, bo to już oni się pojawili na początku, to znaczy, czy istnieje jakiś odpowiednik, uważasz, nurtu pisania, znaczy nurt Izrael-Niemcy, tak? To znaczy taki, że to jest dziwny kraj, tak? Że niby właśnie zrobili zagładę, z drugiej strony Berlin jest fajny, no cały ten splot, bo to ja pamiętam, że to się oczywiście pojawia, to się pojawia, nie wiem, w powieściach znanych w Polsce, pojawia się u Heimabera w Piórach, tak, tam są takie bardzo burzliwe demonstracje pod koniec lat 50., że nie chcemy Lome kablim kesef Germanii, tak, jak mój wrzeszczy Begin na takim wiecu, mówi, nie bierzemy pieniędzy od Niemiec, to są pieniądze za truto i okropne, to Ben Gurion jest zdrajcą, bo on chce, przekupił go Adenauer. Czy ten właśnie izraelsko-niemiecki dyskurs się teraz pojawia w literaturze? To znaczy, on się pojawia, ale wydaje mi się, że Niemcom udało się to, co Polsce się nie udało, to znaczy udało się wykształcić jakby odrębny, zupełnie nowy repertuar obrazów jakby utożsamianych z Niemcami, tak? To znaczy głównie ze sprawą tej no, właściwie masowej emigracji młodych Izraelczyków do Berlina. Tak? Bo, więc po pierwsze wydaje mi się, że Niemcy to jest Berlin, co oczywiście nie jest zgodne z prawdą, bo jeśli pojedziemy do jakiejś, nie wiem, Bawarii czy gdziekolwiek indziej, no to już napotykamy na trochę inne obrazki niż powiedzmy na Kreuzbergu. Natomiast faktycznie Berlinowi udało się zostać takim fajnym, tanim, bardzo atrakcyjnym miastem, gdzie w przeciwieństwie do Tel Awiwu można wynająć mieszkanie za rozsądną cenę, gdzie można żyć na poziomie, gdzie można żyć w dużym europejskim mieście bez wszystkich bliskowschodnich niedogodności. I to jest, wydaje mi się, taka zasadnicza różnica. To znaczy, że wokół Niemiec narosła już całkiem nowa sieć znaczeń. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to ten kontekst zagładowy jest tym pierwszym, o którym się myśli, co nie znaczy, że nie ma dobrych reprezentacji kulturowych czy literackich sprzed tego momentu. Tak? Jest taka niesamowita zupełnie powieść Dana Ben Amoca, Liskoch w Liszkoach, Pamiętać i zapomnieć. Niebywała powieść i naprawdę chciałabym, żeby chociaż we fragmentach kiedyś została przetłumaczona na polski, bo zwłaszcza dzisiaj tam niektóre obserwacje z tej powieści są, wydaje mi się, byłyby bardzo cenne. To jest główny bohater, rzecz się dzieje pod koniec lat 50. Jedzie do Frankfurtu, swojego rodzinnego miasta, pozwać państwo niemieckie o odszkodowanie za śmierć rodziców, rodzeństwa, utratę majątku, przerwanie nauki i tak dalej. No i jedzie z takim poczuciem ogromnej krzywdy, jedzie z poczuciem, że będzie mijał byłych nazistów na ulicach i tak dalej. No a kończy żeniąc się z Niemką, która jest w ogóle w ciele, jest ideałem, tak jest przedstawiona w tej powieści. No i to jest może taka kiczowata końcówka, że w dniu, kiedy Eichmann zostaje schwytany, to rodzi im się dziecko. Więc tak, w każdym razie to jest taki bardzo ciekawy przykład. Natomiast teraz wydaje mi się, że ten wątek zagłodowy jakby nie istnieje, tak? I to znowu mamy Noe Kirel, która mówi, że 12 punktów od Polski to jest jej zwycięstwo.
Natomiast no, nie mówię o tym, co oznacza zero punktów od Niemiec. Tak? No, wydaje mi się, że to jest taki przykład, który to ilustruje. Ja tylko powiem, że mam nadzieję, że to też również dlatego, że jednak Niemcy jako społeczeństwo przepracowali pamięć zagłady o wiele lepiej niż Polska, więc mam nadzieję, że również dlatego. Chociaż to pewnie otworzy następną dyskusję, więc już zamilknę tutaj po No dwóch właśnie, nie, no godzinach. niestety chyba się powoli musimy Tak, żegnać. już I a w ogóle no, fantastyczna rozmowa. Ja się wiele nauczyłem, naprawdę świetnie. ja I też. no, i pani Jagodo, teraz całkowicie serio, mam dla pani pewną propozycję badawczo-edytorską. Naprawdę, bo uważam, że to jednak trzeba przynajmniej o tym poważnie pomyśleć. Mianowicie, no mówimy tutaj, że to jest terytorium nieznane w ogóle. Ta literatura najnowsza, to trzecie pokolenie, no dokładnie te teksty, o których pani pisze. I ja sobie tak pomyślałem, mamy tą wspaniałą serię wydawnictwa dolnośląskiego, prawda, klasyka literatury żydowskiej, prawda. Nie wiem, czy ona tak dokładnie się nazywa, już nie pamiętam, ale wiemy oczywiście charakterystyczne okładki, profesor Friedman tłumaczący tam większość tekstów i tak dalej. No i dzięki temu no, mamy jakiś kontakt z Perecem, no, z Agnonem, no po prostu z tymi wielkimi nazwiskami. No i ja sobie pomyślałem, że mogłaby pani stanąć na czele takiego zespołu badawczo-edytorskiego, który mógłby wystąpić o grant do Narodowego Programu do NPRH, prawda, na powiedzmy, no nie wiem, na wydanie, na przetłumaczenie, wydanie, opracowanie, powiedzmy, no nie wiem, 8-10 powieści, tych konkretnych, znaczy tych, o których nie w ogóle literatury izraelskiej oczywiście, ale właśnie tych z tą Polską, prawda, z tym krajem tam, prawda, i mielibyśmy taką biblioteczkę, no, mielibyśmy już konkretne teksty, do których można sięgać, czytać już samodzielnie, prawda. Naprawdę, jest pani naprawdę jedyną osobą, która mogłaby się tym zająć, tylko to jest oczywiście zbiorowy projekt i mówię serio, pani Jagodo, to w tej chwili mi się wydaje już, no, opadły te ten kurz taki, no, powoli opada, ale jednak się zmienia coś również w nauce i no, na przykład ten NCN, Narodowe Centrum Nauki, tak, czy coś, jak to się tam nazywa, oni dostali spore dofinansowanie, bo NCN miał niezwykle mało pieniędzy, stąd około 5% projektów grantowych w ogóle było przyjmowanych do realizacji. Oni teraz dostali. NPRH idzie w podobnym kierunku i jestem przekonany, że napisanie dobrego projektu takiego miałoby naprawdę szansę. Trzeba by stworzyć taki zespół, prawda? No to jest oczywiście praca zespołowa, zbiorowa i zrobić coś takiego, więc niech to nasze spotkanie dzisiejsze zakończy się takim właśnie postulatem. To znaczy przede wszystkim bardzo, bardzo mnie cieszy, że pan artykułuje taką potrzebę i że to nie jest tak, że tylko ja ją czuję. No i tak, na pewno to jest coś, o czym należałoby pomyśleć, w takim sensie, że zwłaszcza dzisiaj wydaje mi się, że mamy za mało narzędzi jako społeczeństwo, żeby zrozumieć te mechanizmy kierujące Izraelem. Dlatego na przykład to, co się dzieje teraz w Izraelu, dla większości podejrzewam, jest zupełnie nieczytelne i zupełnie nie ma żadnego kontekstu, w którym można byłoby to osadzić. Także tak, no, wydaje mi się, że jakby staje się to coraz bardziej pilna potrzeba. Znaczy, ona już była pilna wcześniej, a teraz jest już bardzo pilna. Także tak, no zdecydowanie to jest coś, o czym trzeba pomyśleć. Także no bardzo mi miło, że też pan o tym mówi. Trzymam kciuki, pani Jagodo, i proszę myśleć, naprawdę proszę myśleć, jak gdyby pani miała jeszcze jakieś, nie wiem, no, pytania, czy szukała pani wsparcia, to ja jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Dobra. Dziękuję.